Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. W kolejnej części naszego wtorkowego cyklu Korki we wtorki po wakacjach. Tematem tego cyklu jest obraz i przeciwobraz funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami te zadania? Na pewno wiele kartek papieru, bo jest dosyć sporo przykładów. Coś do pisania, ewentualnie jakąś linijkę do wykresów, co sobie tam lubicie mieć. I zaczynamy. No więc, moi drodzy, tematem tego spotkania jest bardzo ciekawe zagadnienie obraz i przeciwobraz funkcji, które pojawia się na studiach. Jeżeli trafił tu ktoś tak o z przypadku, to dodam, że tu gdzieś na początku, jak się zaczyna, niektórzy z Was, bo nie wszyscy, będą mieli tego typu zagadnienie. No i dzisiaj się zajmiemy nim. Przykładów mamy sporo, bo mamy cztery funkcje różnego typu. Mamy funkcję kwadratową, funkcję wielomianową, mamy funkcję trygonometryczną i w ostatnim przykładzie, zobaczcie, mamy bardzo ciekawą funkcję przekształcającą punkt na liczbę. No i generalnie w każdym z tych przykładów będziemy wyznaczać obraz i przeciwobraz, i to w kilku wariantach. Dlatego będzie się działo i będziemy sporo liczyć tutaj i wyjaśniać po drodze. Warto wszystko sobie ładnie rozpisywać, zatrzymywać, jeżeli coś będzie niejasne, cofać się, bo można naprawdę będzie sobie tutaj sporo kwestii wyjaśnić. No więc, moi drodzy, zaczynamy od pierwszego przykładu, od podpunktu A, czyli mamy tutaj funkcję kwadratową. I mamy wyznaczyć obraz. Ja wszystko będę wyjaśniać, co to jest obraz i w ogóle to za chwilkę będziemy sobie definiować. Jeżeli macie jakieś swoje definicje obrazu, przeciwobrazu, który macie na wykładach, które na przykład wykładowca powiedział, że tylko jego definicja i żadna inna, to proszę sobie ją spisać gdzieś, dlatego że to są dosyć istotne kwestie i warto je uszanować na studiach. I teraz tak. Generalnie chciałabym na początek zastanowić się chwilę nad samym wkroczeniem do tego zadania. Mam takie coś. Często jest w przykładach, jak macie podane zadanie, że wasza funkcja f działa z jakiegoś zbioru do jakiegoś zbioru, jest podana jakimś wzorem i macie wyznaczyć coś takiego. No i wy czasami wiecie, o co chodzi, czasami w ogóle się zastanawiacie, co ode mnie chcą, a to właśnie jest wyznaczenie obrazu. Ale bardzo często na zajęciach i w mailach pytacie, dlaczego ja mam wyznaczyć coś takiego, skoro mam podany tutaj taki zapis. No i, moi drodzy, to pytanie jest ciekawe, dlatego że ten zapis tutaj, który macie, to nie jest zapis taki, że jest poleceniem. To jest tylko informacja. To jest pewna informacja na temat waszej funkcji, czyli że wasza funkcja działa ze zbioru liczb rzeczywistych, do zbiór liczb rzeczywistych wyrażona jest wzorem, ale poleceniem właściwym do waszego zadania jest to, czyli to, że wy będziecie szukać wartości funkcji dla tego przedziału. Dlatego proszę się nie sugerować, że wy macie wyznaczyć f od r. Nie, wy macie wyznaczyć to, a to są informacje na temat funkcji. No i oczywiście, tutaj podam coś takiego, gdyby wasza funkcja działała z n do n, czyli ze zbioru liczb naturalnych do naturalnych, to z tego przedziału trzeba byłoby wybrać jakie liczby? Naturalne. A jeżeli działamy z r do r, to możemy wziąć wszystko i się praktycznie niczym nie przejmujemy i jest fajnie. Dlatego na te informacje zwracamy uwagę wtedy, gdy są inne niż r. Kiedy są erami, to praktycznie, mówię, nie przeszkadzają nam i możemy sobie spokojnie liczyć zadanie i wszystko jest ok. Natomiast kiedy są enami, zetami i jakimiś wymiernymi liczbami, no to wtedy, mówię, trzeba by z naszego przedziału, z naszego zbioru powybierać to, skąd dokąd działa funkcja. I o to chodzi. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę, można napisać maila i będziemy sobie dalej wyjaśniać. I zapraszam też na zajęcia online, gdyby ktoś potrzebował po prostu jeszcze tam głębszej pomocy. Na początek zapiszemy sobie, czym jest w ogóle obraz funkcji, żeby móc wyznaczać, bo zaczniemy od obrazu, się tutaj zajmować przykładami z obrazami. No i teraz tak, obraz funkcji, definicja może być taka,
No, no, jak ktoś widzi pierwszy raz i nie do końca miał matematykę jakąś poważną w liceum, to może go trochę przerazić albo zniechęcić, ale warto te definicje sobie spisywać za każdym razem i zrobić, zobaczycie, że po paru razach się przyzwyczajicie i będzie to dla Was takie fajne. I teraz tak, jeżeli Wasza funkcja, macie f, tak jak nasze f, działa z jakiegoś zbioru do zbioru, tak jak u nas jest r do r, to obraz zbioru jakiegoś tam a, to jest dowolna literka, który jest równy lub też zawarty w x, obraz zbioru funkcji f, są różne sformułowania, to jakby dla praktyki to nie ma znaczenia, to jest zbiór. I teraz tu pada bardzo ważna rzecz. To jest zbiór y-ków, nie x-ów, tylko y-ków, czyli wartości. I to jest ważna sprawa, że w przypadku obrazu wy macie podane x-y, a szukacie y-ków. Czyli ten wynik, który tutaj będzie, on będzie dotyczył y-ków. Czyli to jest istotna sprawa do zapamiętania. I te y-ki są takie, że f od x równa się y dla pewnego x należącego do tego zbioru A. Lub też wersja druga, istnieje x należące do A, takie, że f od x równa się y. Jest, są różne wersje w zależności od podręcznika, skryptu i tak dalej. No i teraz tak, jeżeli znamy definicję i się jej nie boimy, bo to nie o to chodzi, żeby się tego bać, tylko się jej przyjrzymy, to, to może nam wpaść, co my mamy zrobić. Muszę znaleźć takie y-ki, które odpowiadają tym x-om w nawiasie, tu w naszym przypadku. Czyli muszę policzyć wartości tych x-ów dla tej funkcji. Czyli muszę zrobić jej wykres. Muszę, jeżeli mogę, zrobić wykres. W naszym przypadku jest to funkcja kwadratowa, więc jak najbardziej mogę zrobić wykres. Zdarzają się bardziej skomplikowane funkcje, ale zazwyczaj one nie są jakoś super ekstra skomplikowane, żeby totalnie nie można było nic z tym zrobić. Więc rysujemy sobie tutaj układ współrzędnych. No i przypominamy sobie, jak zrobić, jak uporać się z parabolą. Wiem, że niektórzy z Was mogą mieć jakieś trudniejsze przykłady i rysowanie może nie mieć sensu, dlatego tu wchodzi analiza funkcji, ale tutaj się na razie tym nie będę zajmować, na koniec o tym trochę powiem. I teraz tak, mamy układ współrzędnych. I teraz jak narysować parabolę? Bierzemy sobie x kwadrat minus 3x plus 2. Przypomnijcie sobie, jak ją narysować, bo Wy to wiecie. W liceum narysowaliście troszeczkę parabol, więc wiecie, ale nie róbcie tego tak byle jak. Od razu mówię, im dokładniej narysujecie, tym lepiej będzie dla Waszego zadania na później. Dlatego, że jeżeli Wy tak ją brzydko narysujecie, będziecie musieli później wyliczać 1000 punktów dodatkowych, a jeżeli narysujecie ją od razu dobrze, czyli narysujecie przede wszystkim wierzchołek, dokładnie, oraz znajdziecie dokładnie miejsca zerowe, no to będzie ok. No i wiadomo będzie, czy ramionka są do góry, czy na dół. Zaczniemy od wierzchołka. Żeby narysować wierzchołek, potrzebuję postaci kanonicznej, mogę korzystać ze wzoru. To zostawiam Wam, moi drodzy. Większość z Was pewnie gdzieś ma, przepraszam, jakieś tablice maturalne. Zapraszam, żeby skorzystać z jakiejś herbaty w międzyczasie. Spotkanie będzie dosyć długie. No i moi drodzy, ja sobie skorzystam z tego, że mogę to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Czyli biorę pod uwagę tę część i po prostu robię tak, że będę miała x minus, taki sam znak jak tu, trójkę dzielę przez 2, czyli będą 3 drugie i do kwadratu. I teraz tak, to jest zwinięcie tej części tylko wzoru. I jak sobie bym rozwinęła pod spodem, to będę miała x kwadrat minus 2 razy x razy 3 drugie, czyli będzie 3x, plus 3 drugie do kwadratu, czyli 9 czwartych. A wcześniej nie miałam 9 czwartych, czyli muszę odjąć
i dodać tą dwójkę, którą miałam. To jest tak zwane wyrównanie rachunku. Jest to istotne, żebyśmy mogli w ogóle sobie zrobić takie coś, ale jak zrobicie parę przykładów, zauważycie, że w ogóle wzory są niepotrzebne. Warto się nauczyć czegoś takiego. I teraz tak. Kiedy mam już takie zwinięcie, no to mogę sobie te stałe ogarnąć, czyli mam minus 9 czwartych, czyli to są minus 2 całe i 1 czwarta, czyli ostatecznie będę miała minus 1 czwartą, jak sobie uporządkuję po prostu moje tutaj stałe. No i to jest postać kanoniczna. To co chcę i tu w nawiasie będę miała P, i będę miała tutaj poza nawiasem Q. Tak jak idzie w naszej postaci. Przypomnieć sobie proszę, ja tu nie będę wypisywać wszystkiego, bo to jest część wiedzy licealnej, takiej podstawowej, dlatego na bieżąco proszę się z tym zapoznawać i tego gdzieś nie zostawiać na później. I teraz tak, to jest nasze P, czyli 3 drugie, a nasze Q to jest minus 1 czwarta. Czyli nasz wierzchołek to są 3 drugie, i minus 1 czwarta. No i ja już to pięknie mogę zaznaczyć na wykresie. Czyli jeżeli mam tutaj sobie jakieś 3 drugie i tu mam minus 1 czwartą, no to będę wiedziała, że gdzieś mogę zawsze zerknąć, ile tutaj jest na y-kach, więc ten wierzchołek mam dokładnie wyznaczony. Jeszcze go tutaj dam w i będzie wiadomo, o co chodzi. I teraz chcę wyznaczyć dokładne miejsca zerowe. Metod mam znowu bardzo wiele. Mogę przyrównać to do zera i zrobić jakąś sprytną metodą. Mogę zgadnąć. Ja zrobię metodą zgadywania. To znaczy metoda taka nie tyle zgadywania, co rozkładu na czynniki. Zgaduję, że są dwie liczby, nie pierwiastki, tylko liczby, które pomnożone dadzą 2, a dodane dadzą minus 3. I teraz tak. Czyli mam 2 i mam minus 3. Więcej metod możecie znaleźć na naszym maratonie z funkcją kwadratową. I teraz tak. 2 to będzie tutaj minus 2 razy minus 1. Pomnożone dają 2. Natomiast minus 2 minus 1, jak je dodam, to jest minus 3. Czyli się zgadza. I wpisuję wówczas tutaj minus 2 minus 1. Ale to nie są pierwiastki. Jeżeli teraz przyrównam to do zera, czyli każdy nawias idzie do zera, to wychodzi mi x1 równe 2 lub x2 równe 1. I to dopiero są pierwiastki. Bardzo też polecam tą metodę, jest też bardzo sympatyczna. Czyli mam tutaj 1 i tutaj mam 2. No i moja parabola na pewno na tym etapie wygląda w taki sposób. Ale znowu, nie robię jej brzydko, tylko jeżeli też potrzebujecie ją rozciągnąć, to zróbcie drugi wykres z większą ilością jednostek. I teraz tak, chciałabym znać przecięcie z osią Y, bo widzę, że się przetnie i co mogę zrobić? Wystarczy, że tu do tego wzoru wstawię x równe 0 i wychodzi mi, że w dwójce się przetnie. I to też jest dla mnie istotna informacja, bo dzięki temu, zobaczcie, ja mam kolejne ważne punkty. I tych punktów im więcej znajdę łatwo, tym dla mnie lepiej. Czyli to będzie dla tutaj, tu mam jedynkę, dwójkę, czyli dla trójki też będzie, bo to symetrycznie wszystko idzie. O, i mogę narysować piękny wykres. I to jest moje y równa się x kwadrat minus 3x plus 2. No i po narysowaniu tego wykresu, który nam zajął trochę, no nie ma co ukrywać, ale to nic, zabieramy się za wyznaczenie tego. I teraz tak, co to jest ten przedział? Ten przedział, moi drodzy, to jest nic innego jak y dla x-ów od 2 do 3. No i teraz tak, tu mam dwójkę, a tu mam trójkę na x-ach. Ja sobie pokoloruję jakimś mazakiem ten odcineczek i jeszcze mam domknięte, czyli kółka zamaluję. I szukam odpowiedników y-ków na moim wykresie dla tych x-ów. No i ktoś tutaj jest zamieszanie często. Dlaczego? Dlatego, że my nie do końca w liceum uczymy się, jak interpretować x-y i y-ki na wykresie. Ale chodzi o to, że zobaczcie, zacznijmy od trójki. Jeżeli ja wezmę trójkę, jak ja mam szukać y-ków? No nie szukam ich w dół, bo w dół nie mam wykresu. Tylko szukam ich w górę i zatrzymuję się w tym miejscu, bo tu
się stykam, jakbym poszła taką prostą, to tu się stykam z moim wykresem. Czyli dla trójki odpowiada y równe 2. Zobaczcie, 3 i 2 to jest wartość tego punktu, prawda? Natomiast dla dwójki stykam się od razu. Dlaczego? Bo tu mam miejsce zerowe, prawda? I teraz zobaczcie, w tym przedziale na żółto, ja sobie tak zaszrafuję, takie jakby strzałki tutaj można zrobić do wykresu. Ja się tylko z tą częścią wykresu, czyli będą mnie interesowały tylko y z tej części wykresu, czyli zobaczcie, jeżeli dla dwójki tu jest mój y na osi, to zobaczcie, jaki się robi odcinek y-ów odtąd dotąd. I to jest moja odpowiedź. 0 do 2, bo na moim wykresie dla od 2 do 3, czyli w tym kawałeczku, ja mam tylko taką wysokość. Prawda? Y nie są mniejsze. Nie są pod osią. Są od 0. Reszta mnie nie interesuje, nawet mogę schować sobie palcami i zobaczyć, że tylko te kawałki mnie interesują tutaj, prawda? Czyli y są na tym poziomie od 0 do 2. I teraz jest kwestia waszych nawiasów, bo tu też trzeba jakieś nawiasy wstawić. Ale ponieważ wy macie nawias domknięty przy dwójce, a dwójka miała 0, to domykam też 0. I tu mam trójkę, a dla trójki y był f od 3, możemy napisać, jest równe 2 i f od 2 jest równe 0. No to dla trójki, trójka też jest domknięta, odpowiada jej dwójka, czyli dwójkę też domykam. Czyli dla pierwszego przykładu obrazem zbioru domkniętego od 2 do 3 jest zbiór domknięty od 0 do 2. I to są y, czyli tu mam x-y po tej stronie, a tu mam y i to jest obraz. W przeciwobrazie, jak się możecie domyślać, ja będę powolutku wprowadzać to pojęcie, żebyśmy się do niego przyzwyczaili, będziemy mieć sytuację odwrotną. Będziemy mieć y po jednej stronie, a będziemy szukać x-ów. Ale to za kilka przykładów. I teraz sobie weźmiemy, moi drodzy, podpunkt B. W podpunkcie B mamy wyznaczyć coś takiego i zwróćcie uwagę, że tu jest klamerka. Przypomnijcie sobie, co ta klamerka oznacza. W podpunkcie B mamy tę klamerkę. I teraz, moi drodzy, ta klamerka, która tutaj jest, ona jest różna, inna niż to, co mieliśmy wcześniej, czyli ten nawias obustronnie domknięty. Dlatego, że tu my chcemy znać obraz, bo mamy f, ale tylko dla szczególnych x-ów. Dla x-a równego 0 i dla x-a równego 3. Dla żadnych innych, żadne pomiędzy, żadne poza, tylko dla tych dwóch x-ów. I wówczas trzeba po prostu być uważnym na to, co się zaznacza na tym wykresie i czego się szuka. Czyli uczulam na pewne szczegóły w matematyce dla tych, którzy jeszcze się tam próbują z tym jakoś boksować. Czyli zaznaczamy sobie 0 i 3 na x-ach, tutaj na tej osi. Czyli tu mam 0 i tu mam 3. I teraz wędruję do mojego wykresu w tę stronę, gdzie się przecina, czyli tu i tu. Ja nie chcę nic pomiędzy, ja chcę tylko wartość, obraz dla x równego 0 i dla x równego 3. I okazuje się, zobaczcie, że te przecięcia, te kropeczki, które zaznaczyłam, są na jednym poziomie, na poziomie y równe 2. I taka jest odpowiedź w naszym zadaniu, moi drodzy. Obrazem tych dwóch x-ów jest y o wartości po prostu 2 i nic więcej. Ale gdybym na przykład wzięła zamiast 0 na przykład 1, też bym zapisała w takiej klamerce, to wówczas miałabym co? Miałabym y dla 1 równego 0, a dla trójki równe 2. I wówczas miałabym tu po przecinku 0 oraz 2. Gdybym wzięła 1 i 3. Dlatego, moi drodzy, to zaznaczanie i rysowanie dokładne wykresu jest dosyć istotne, żebyśmy
wiedzieli w ogóle, co szukamy. Idziemy teraz do podpunktu C, czyli szukamy obrazu tego zbioru. Weźmiemy sobie, wykorzystamy ten sam wykres, bo tu za dużo żeśmy nie zrobili, po prostu poprzednio zajęliśmy sporo kartki, czyli szukamy obrazu zbioru obustronnie domkniętego. Wiem, że niektórzy z Was mają takie śmieszne stare zapisy z gwiazdkami, to po prostu dostosujcie to wszystko do tego, co jest u Was na zajęciach. I teraz tak, jeżeli macie tego typu zapis jak tu, no to większość z Was ma problem z tą nieskończonością, ale do niej za chwilę przyjdziemy. Natomiast zaznaczymy najpierw 0. I tu będziemy zaznaczać na czerwono. 0, ja już wcześniej zaznaczyłam na x-ach, bo to dalej są x-y. Dalej to są x-y i tu się nic nie zmienia. Bo dalej mam do czynienia z obrazem. Czyli zaznaczam 0, ale nie chcę tego zera. Moi drodzy, nie chcę, bo nawias jest otwarty. Ok. I chcę nieskończoność. Co z tym zrobić? No nieskończoność idzie gdzieś w prawo, bo tu mamy strzałkę, która idzie w prawo. Dlatego ja w sumie, gdybym chciała zaznaczyć mój przedział, to ja go nie mogę domknąć na tych x-ach. Nie mam po prostu, nic się nie kończy tutaj. No i to mi daje sporo do myślenia, dlatego że zobaczcie, jeżeli ja wezmę sobie 0, no to mam wartość y równą 2, której nie mogę wziąć, no bo mam otwarte 0. I teraz jeżeli mam wziąć x z tego przedziału, no to ja wezmę 1, no to dla jedynki mam 0. Mogę wziąć 3 drugie, dla 3 drugich mam tę wartość. I to jest, uwaga, jaka wartość? Minimalna, bo ja już nie mogę niżej, bo tu mi się kończy ten wierzchołek, prawda? Ja nie mogę niżej zejść parabolą. Mogę wziąć 2 i znowu mam 0. Mogę wziąć 3 i mam znowu 2. Ale tym razem, co ciekawe, zobaczcie, ta 3 jest w środku przedziału i ona należy, prawda? 3 należy do przedziału od 0 do plus nieskończoności. Jeżeli ja wezmę 3, to ja mogę zamalować to kółko, bo 3 należy. Przy zerze nie mogłam, bo 0 nie należało, bo było otwarte. No to biorę 4. Dla 4 będzie jakaś następna wartość. No i oczywiście wszystko pomiędzy. Czyli mogę wziąć 1/2, mogę wziąć 1/3, mogę wziąć pierwiastek. No i ktoś powie, ok, ale co z tym? Jeżeli ja mogę wziąć każdą wartość, to tak naprawdę mogę zamalować cały wykres, począwszy od 0 do plus nieskończoności. Tutaj na x-ach. Czyli ten każdy punkt, który tutaj gdzieś będzie, ja strzałeczki takie narysuję, tutaj w dół, a tutaj do góry, ja będę mogła się uśmiechnąć do każdej wartości, bo mogę wziąć dowolnego x-a z tego przedziału. No i jeżeli ja będę mogła się uśmiechnąć do każdej wartości, to okazuje się, że obrazem tego przedziału jest zbiór jaki? Od wierzchołka, a jaki wyszedł nam wierzchołek? No, wierzchołek wyszedł nam 3 drugie i minus 1 czwarta. To jest x, a to jest y. Nam chodzi o y-ka, czyli jest od minus 1 czwartej. Dokąd? Jeżeli ja idę z x-ami w prawo, to znaczy, że będą się zwiększać, prawda, x-y. I będę mogła coraz wyżej sięgać nimi na y-kach. I to się nie skończy, czyli będzie do plus nieskończoności, moi drodzy. I tu oczywiście otwarty przy nieskończoności. No i teraz jest sporo zamieszania, bo najczęściej, kiedy przerabiam ten przykład gdzieś na zajęciach tego typu, to spada sporo pytań. Ale zastanówcie się, jeżeli szukacie odpowiedzi. Ja chcę szukać y-ka zgodnie z definicją obrazu. Poszukuję y-ków takich, że f od x równa się y, czyli poszukuję wartości y-ków dla x-ów z tego przedziału. Więc ja wezmę sobie dowolnego x-a, 1/2, 3/2, cokolwiek tutaj wezmę, prawda? Z środka. Potem mogę wziąć 2 całe i 1/8, 3 całe, 3 pierwiastki skądś. Po prostu mogę brać dowolną kombinację, tylko musi należeć do tego przedziału. No i jeżeli ja się zastanowię, to tak naprawdę mogę dostać dzięki temu dowolnego y-ka. No i teraz kwestia jest taka, czy Wy w tym zadaniu będziecie gdzieś tutaj mieć x-y, które są
jakby bliżej wierzchołka, jakby tutaj, czy tutaj. Bo zrobimy sobie taki przykład ze gwiazdką, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Gdybyśmy wzięli sobie na przykład F od i tutaj weźmiemy sobie 3 drugie do plus nieskończoności, to zobaczcie, ja tu mam 3 drugie. 3 drugie mi dzieli moją parabolę na pół. I teraz tak, biorę do nieskończoności na plusie, czyli zobaczcie, że ja nie biorę pod uwagę tej lewej strony paraboli w ogóle. Mnie nie interesują te x z tej lewej strony. No i teraz moje wartości są odkąd? No, tu jest moja minimalna wartość, dlatego 3 drugie jest minus 1 czwarta, ale dalej, jeżeli będę brała coraz większe x z tego przedziału, no to będę miała coraz większe y, bo rośnie. Czyli też będę miała od minus 1 czwartej do plus nieskończoności, ale bez minus 1 czwartej, bo też nie chcę 3 drugich, bo są otwarte tutaj. Natomiast gdybym na przykład wzięła f od 2 do plus nieskończoności, dwójka jest tutaj dopiero. Czy tu jest wierzchołek gdzieś? Jest tu po lewej stronie, a chcę iść w prawo, więc jeżeli zakryję tą stronę paraboli, zobaczcie, to moja wartość nie zaczyna się w minus 1 czwartej, tylko zaczyna się moje y dopiero gdzie? W zerze. Tu, gdzie zaczyna się wartość tej dwójki. Czyli ta część paraboli mnie nie interesuje, bo mam od 2 do plus nieskończoności dla x-ów. Dla dwójki jest 0, czyli będzie od 0, ale po dwójce mogę wziąć dowolną i znowu rośnie, bo mam dowolnego x-a, czyli będzie do plus nieskończoności. Gdyby ramię było w dół skierowane, to bym miała do minus nieskończoności. I teraz tak, dwójkę chcę, dlatego to 0 domykam. I tak możecie się bawić, moi drodzy. To chodzi o to, żebyście wy w domu ćwiczyli sobie na swoich wymyślonych przykładach po prostu, bo to jest ważne, żeby zagiąć się i nagle stwierdzić, no dobra, to wiem, o co chodzi, albo nie, nie wiem, o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu wasze ćwiczenia tutaj sobie, żebyście ten podpunkt C zrozumieli dokładnie. A co takiego innego jest w podpunkcie D? Spróbujcie zrobić go sami. Zatrzymajcie sobie film, spróbujcie sobie narysować, oznaczyć i zobaczcie, czy wam wyjdzie po prostu i czy wiecie, o co chodzi. Bo najważniejsze, żebyście w trasie naszego spotkania wiedzieli po prostu, co się dzieje. I teraz tak, mamy znowu przedział. Tym razem od jednej drugiej do dwóch. Więc zaznaczam jedną drugą i dwa. I teraz tak, jedną drugą chcę, a dwóch nie chcę, czyli mam otwarte kółeczko. I ten przedział mnie interesuje dla x-ów. I teraz idę do wykresu. W przypadku wykresu tu znajduje się odpowiednik y, ale nie zgaduję z gadula, że to jest jakaś jedna druga, tylko muszę konkretnie wiedzieć, co to za wartość. Natomiast w przypadku dwójeczki, zobaczcie, że ja już znam, bo to jest to moje 0, bo dwójka, jeżeli chodzi o x-a, my wyliczyliśmy, że to jest miejsce zerowe. Czyli interesuje mnie ta część mojego wykresu. Ta. Jeżeli zaznaczę sobie, jaka część wykresu mnie interesuje, mogę łatwo z tego odczytać, odkąd dokąd są y-ki. Bo y-ki nie są od zera, bo zobaczcie, że w przedziale od 1 do 2 moja parabola ma wierzchołek, czyli ma najmniejszą wartość. I ta najmniejsza wartość to nie jest 0, to jest jeszcze mniej. To jest minus 1 czwarta. I dzięki temu ja już wiem, że mój przedział tutaj, obraz, zaczyna się w minus 1 czwartej, bo niżej nie może. Czyli tu, ta część to jest minus 1 czwarta. Ale jestem w stanie znaleźć maksymalną wartość. I to nie będzie 0, bo zobaczcie, że tu jest jeszcze wyżej. I to wyżej jest gdzieś tu. Jaka to jest wartość? Na razie nie wiem. A mogę ją obliczyć? Pewnie. Bo to będzie f od jednej drugiej po prostu. Czyli wstawiam do mojego wzoru jedną drugą. Czyli to będzie 1 czwarta minus 3 drugie plus 2. Czyli mam 1 czwartą minus 6 czwartych i to sobie mogę zapisać 8 czwartych i też będzie elegancko. Czyli mam minus 5, czyli mam po prostu 3 czwarte.
Czyli ta wartość tu, widzicie, tak wyszło na moim wykresie niedokładnie, na waszym może będzie lepiej, to nie była jedna druga, tylko okazuje się, że to są 3/4, czyli ten punkt przecięcia to jest 1/2 i 3/4. No to jaka jest odpowiedź? Jaki jest obraz tego przedziału, czyli tego od 1/2 do 2? Najmniejsza wartość to jest -1/4, a największa to są 3/4. I teraz tak, -1/4, jej odpowiednikiem na x-ach są 3/2. 3/2 należą do tego przedziału, dlatego mogę domknąć. A tu, moi drodzy, największą wartością są 3/4. Ale 3/4 dla nich odpowiednikiem to jest f od 1/2, czyli 1/2 na x-ach, a 1/2 należy czy nie należy? Jak najbardziej należy, czyli mogę też domknąć. No i ktoś powie, no ale w końcu co z tą dwójką, jeżeli ja powiedziałam wcześniej, że dwójka nie należy. No właśnie, to jest często bardzo trudne do zrozumienia dla osób, które się z tym stykają, że otwieram sobie tu jakieś kółko i nagle nie uwzględniam tego. Otóż, moi drodzy, nam chodzi o to, co się dzieje na wykresie, na wartościach. Na wartościach, nie na x-ach. X-y wy sobie zaznaczacie, żeby móc potem odnieść je do wykresu. Czyli jeżeli ja mam od 1/2 do 2 zaznaczyć x-y, to jest właśnie fragment wykresu, który odpowiada tym x-om. I teraz przenoszę się na świat wartości i odczytuję wartości w tym przedziale, ale tak jakby trochę zapominam o tym, co było wcześniej. Natomiast my tu zaznaczyliśmy, że tu jest domknięcie, bo tu jest 1/2, tu jest otwarcie. I tyle. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o to 0, gdybym je wyrzuciła, to nie mogę tego zrobić, dlatego że 0 jako wartość mam też dla 1. Nie tylko dla 2. Dlatego to jest dla nas takie istotne, żebyśmy umieli to ładnie sobie graficznie wyobrazić. Więc moi drodzy, bo kończymy na tym w zadaniu pierwszym część związaną z obrazem. Takie małe podsumowanie. Przede wszystkim znajdźcie swój wam pasujący sposób, żeby sobie to wyjaśnić. Pamiętajmy tylko, że obraz. Mam f, nie f do -1, tylko f. Tu mam w nawiasie przedział lub wypisane elementy. Ten przedział może być nieskończony, może być skończony. Ja szukam y-ków dla tych x-ów, ale patrzę na tą funkcję, bo ja szukam ich dla, jakby względem tej funkcji. No nie mogę sobie tak z powietrza wziąć. I bez względu na to, czy w zadaniu funkcja jest jakoś śmiesznie określona, patrzy się w większości na to, chyba że nam się zmieni, tak jak mówiłam tutaj na początku, że nie będzie era, tylko jakieś n. To nawigować już trzeba w trudniejszych przykładach. Czyli szukamy wartości dla x-ów, które macie w waszych tutaj nawiasach. Najpierw najlepiej sobie zaznaczyć to na wykresie, zaznaczyć część wykresu, która odpowiada tym x-om, a potem zastanowić się, jakie y, jakie wartości odpowiadają temu wykresowi. Przemyślcie sobie to i przechodzimy teraz do zadania pierwszego i przeciwobrazów. Idziemy do następnego podpunktu, czyli mamy podpunkt E. No i zauważmy przede wszystkim, że zmienił się nam znaczek. Mamy tutaj takie f do -1. Wiem, że niektórzy z was tutaj mają też różne zapiski, dlatego warto w tym momencie zajrzeć do notatek, skryptu, coś, co będzie was obowiązywało. I to oznacza dla nas, że wyznaczamy przeciwobraz. Jak sama nazwa mówi, to jest coś przeciwnego do obrazu. Więc to już, jeżeli sobie opanowaliście obraz, to mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Przede wszystkim tu w nawiasie już nie mamy podanego x-a, tylko tu mamy podane y-ki, czyli ten przedział dotyczy y-ków. I w waszym wyniku, który tutaj dostaniecie, mają być x-y. Czyli patrzycie na waszą funkcję w dalszym ciągu taką samą, po prostu inaczej. Zapiszemy sobie troszeczkę teorii. Czyli przeciwobraz
Oczywiście nasza funkcja niech działa sobie dalej z jakiegoś x do y. Przeciwobraz zbioru B, który jest równy lub zawarty w zbiorze y, czyli jak widzicie w y-kach, względem f, też zapisy są różne, czyli przeciwobrazem zbioru B zawartego w y względem f, nazywamy zbiór f do minus pierwszej i w nawiasiku mamy tutaj nasz zbiór punktów, przedział, taki, że mamy tu zbiór x-ów należących do x, czyli wy teraz szukacie x-ów, takich, że f od x należy do b. No i generalnie często mówicie, że to niedużo mówi, tak naprawdę jak się czyta pierwszy, drugi, trzeci raz, ale jak się przyjrzycie tej definicji, w momencie, gdy zrozumiecie, jak się wyznacza przeciwobraz, to ona się staje po jakimś czasie jaśniejsza, dlatego zachęcam, żeby od tej teorii nie uciekać. No więc, czy będzie nam potrzebny wykres? Jak najbardziej. Ten wykres, ze względu na to, że będziemy teraz czytać y, możecie zrobić jakby nieco dokładniejszy dla y-ków. A zatem, wyznaczamy nasz wierzchołek, czyli 3 drugie i minus 1 czwartą. Mamy tutaj dalej nasze miejsca zerowe 1 oraz 2. I punkt przecięcia tutaj mamy 2 i on będzie symetryczny, czyli dla trójki będzie taka sama wartość. I generalnie idea pracy z przeciwobrazem jest taka sama. Wy też zaznaczacie przedział, tylko tym razem ten przedział zaznaczacie na y-kach. Ale ta idea tego rozwiązywania zadań na obrazy i przeciwobrazy jest praktycznie taka sama. Tylko raz szukacie jednego, a raz szukacie czegoś przeciwnego. I teraz weźmiemy sobie y-ki. Nasze y-ki według tego, co mamy podane w poleceniu, należą do przedziału od minus nieskończoności do minus 6. Czyli ja potrzebuję zaznaczyć te y na moim wykresie. Czyli minus nieskończoności nie zaznaczę, ale może uda mi się minus 6 zaznaczyć. Czyli mam minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. I teraz tak. Ja idę jeszcze niżej, bo mam mieć minus nieskończoność, czyli zaznaczam sobie taką tutaj, no po wiele, że tak się wyrażę, tę oś i dojdę do minus szóstki i ponieważ minus 6 ma domknięcie, to tu kółeczko zrobię zamalowane. No i to jest mój przedział, ten przedział, który mnie interesuje, moje y-ki. I co ja robiłam wcześniej w obrazie? Kiedy miałam x-y, to odnosiłam się do wykresu, więc za każdym razem wy, mając przedział czy na y-kach, czy na x-ach, odnosicie się do wykresu. No i teraz tak. Idea jest taka, że jak macie karteczkę, to warto wziąć i zakryć tę część wykresu, która jest wam niepotrzebna. No więc ja zakrywam to, co jest mi niepotrzebne, bo interesuje mnie tylko ten przedział, więc jeżeli tak naprawdę szukam przeciwobrazu, no to by interesowało mnie coś, co się dzieje po jednej albo po drugiej stronie, bo jakbym miała mieć jakąś część wykresu, to ona by się tu musiała pojawić. No i to jest metoda taka wizualna, która pozwoli wam zobaczyć tylko co potrzebujecie, a potem dopiero odczytać. I nagle okazuje się, że jeżeli ja wyrzucę, zakryję to, czego nie potrzebuję i zostawię tylko mój przedział na y-kach, to ja nie mam tu żadnego wykresu. Zobaczcie, pusto. Ja się nie mam do czego odnieść. No i wtedy pada taka panika, prawda? Czasami słyszę, ale to jest właśnie dobry znak, bo to oznacza, że wy nie macie tu wykresu. To znaczy, że nie znajdziecie x-ów takich, że f od x, czyli wasza funkcja, ma wartości w tym przedziale. Bo wasza funkcja działa od minus 1 czwartej, od wierzchołka do plus nieskończoności ma wartości, odtąd dotąd. A jeżeli ja bym chciała znaleźć jakieś wartości tu, to tej funkcji nie ma po prostu. I jaką dać wtedy odpowiedź? Ja znajdę jakieś x-y, żebym mogła wyprodukować te wartości, wstawić do wzoru i wyprodukować jakąś wartość z tego przedziału? No nie. To znaczy, moi drodzy, że odpowiedzią jest po prostu zbiór pusty.
i tyle. I się tego nie ma co bać, że nagle mamy coś źle albo coś pomyśleliśmy. Nie. To znaczy, że po prostu nie ma nic takiego na wykresie i nie mam takich x-ów, żeby spełnione było to, żeby ta wartość była w tym przedziale. Przeanalizujcie sobie to. Nie przechodźcie dalej, żebyście po prostu wszystko na bieżąco widzieli. I idziemy do podpunktu następnego. F. I tu, moi drodzy, mamy ponownie taką sytuację, którą mieliśmy wcześniej. Mamy klamerki. Celowo je umieszczam tutaj, żebyście nie panikowali, kiedy się coś takiego zdarzy na jakimś sprawdzianie czy na liście zadań. To jest ponownie pojedyncza liczba. Ale ponieważ mam do wyznaczenia przeciwobraz, to te liczby dotyczą y-ków. Czyli to jest y. Biorę sobie kolor, tym razem czerwony, żeby nie pomylić podpunktów, i zaznaczam na y-kach te wartości, czyli minus 1 czwarta, tu będzie, i 0. Wezmę kółko sobie kropeczkami. No i co dalej? Jeżeli to są pojedyncze punkty i nie tylko, warto sobie, ponieważ y, pamiętajcie, że jeżeli mam na przykład y równe minus 1 czwarta i cofnę się na przykład do wiadomości z liceum, to jest prosta pozioma, prawda? Jeżeli mam tutaj x i tu mam y na układzie współrzędnych, więc ja sobie mogę narysować taką prostą poziomą y równe minus 1 czwarta. Ja tu powielę i będę miała y równe 0. Oczywiście tu, wrócę na chwilę do podpunktu poprzedniego, ja mogłam narysować też sobie y równe minus 6. I widzę, że się nie, w ogóle nie przecina, bo tutaj nic nie ma. Mogę sobie dopasowywać technikę rozwiązywania tego zadania do tego, jak rozumiem. Dlatego pokazuję tutaj jakby wiele różnych opcji. I teraz zobaczcie, co się stało. Kiedy narysowaliśmy te proste, okazało się, że się przecięło tu, przecięło się tu i przecięło się tu. I to nie jest przedział. Dlaczego? Dlatego, że to są pojedyncze liczby. Czyli ja też będę miała w rozwiązaniu pojedyncze x-y. I teraz jakie to są x-y? Jeżeli bym wcześniej nie miała wiadomości pewnych, to bym musiała je wyliczyć. Ale ponieważ ja wiem, że w tym miejscu jest wierzchołek i ten wierzchołek ma współrzędne 3 drugie i minus 1 czwarta, to ja mogę już napisać, że to jest 3 drugie, prawda? Że jedną z tych odpowiedzi tutaj jest 3 drugie. Gdybym nie miała wiadomości na temat miejsc zerowych, to też musiałabym wyliczyć, ale wiem, że tutaj jest 1, a tutaj jest 2. I to, moi drodzy, jest zbiór odpowiedzi do tego podpunktu. Ale możecie się zapytać, co jeśli nie miałabym? Wówczas idziecie do waszego wzoru x kwadrat minus 3x plus 2 i przyrównujecie. Na przykład gdybym tutaj miała 1, y równe 1 gdzieś tutaj by się pojawił, to musiałabym wyznaczyć dla jedynki, jakie są przecięcia. Czyli po prostu wyznaczalibyście punkty przecięcia i x-y, które są na tych w tych punktach, jakie są wartości x-ów. Tego tutaj jakby nie ma w zadaniu, dlatego ja to zmarzę, żeby nie myliło nikogo. Ale moi drodzy, właśnie tak to działa. Czyli, jeszcze raz, możecie sobie narysować poziome proste, tak jak rysowaliśmy sobie do wykresu te pionowe wcześniej w obrazie i zobaczyć, gdzie się przecina. I was interesują teraz x-y, i zobaczcie jedną ciekawą rzecz w tym zadaniu, że macie więcej odpowiedzi, więcej liczb w odpowiedziach niż w poleceniu. I to też się może wydarzyć i to jest też ok. Nic się złego nie dzieje. Ok, no to idziemy do podpunktu następnego. Następny przeciwobraz. I niech to będzie f minus 1 i tu będzie od minus 1 czwartej do plus nieskończoności. I myślę, że powoli wy już możecie sobie samodzielnie te zadania rozwiązywać, dlatego że spróbujcie sobie zaznaczyć ten przedział na x, y-kach. Czyli to są y-ki. Pamiętamy, przeciwobrazie, że to są y-ki. I jedyne, co mogę zaznaczyć, to minus 1 czwarta, prawda? I ta minus 1 czwarta należy. Należy, czyli zaznaczam sobie tu kółko zamalowane, no i powielam na zielono albo rysuję nowy wykres. Oczywiście najlepiej narysować nowy wykres.
i nieskończoność do góry. No i nieskończoność do góry, czyli będziemy szli tu i jeszcze wyżej. I to będzie nasz przedział, prawda? I teraz tak. Co ja mam teraz zrobić, kiedy już zaczynam się z tym wykresem stykać tak więcej, tak jakoś coś się dzieje bardziej? No zobaczcie, jeżeli ja mam takie coś tutaj, taką klamerkę i to, co robiliśmy wcześniej, zakrywam to, co mnie nie interesuje, ten przedział na Y, który mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie nic poniżej minus 1/4, czyli tu. No i okazuje się, że jaką część wykresu ja mam? Mam wszystko. Czyli mogę poprawić na zielono wszystko. Dlatego, że jeżeli bym miała tylko kawałek, to bym poprawiła ten kawałek. Ale okazuje się, że od minus 1/4 do plus nieskończoności znajduje się cały wykres. Co to dla mnie oznacza? Jaka jest ta odpowiedź? Zobaczcie. Jeżeli wezmę sobie y równe minus 1/4, nie? No to jaką mam wartość dla x? No to jest wierzchołek, czyli x jest równe 3/2. Jeżeli wezmę sobie wartość na przykład 1, no to będę miała przecięcie tutaj w tych miejscach. Jeżeli sobie wezmę wartość y równe 1/2, to w tych. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wezmę sobie 2, no to będę miała 3, no to będę miała. Czyli okazuje się, że dowolną liczbę, jak wezmę, prawda, jak dowolnego y, to znajdę dla niego x taki, żeby wartość mojej funkcji, którą mam w zadaniu, należała do tego przedziału. Co oznacza, że moją odpowiedzią jest cały zbiór rzeczywistych. No i tu jest zawsze zamieszanie spore, dlatego spójrzcie na to zadanie teraz z drugiej strony. Jeżeli macie taki problem właśnie z tym, żeby jakby spojrzeć na to od y-ków albo nauczyliście się obrazów, to teraz spójrzcie na to. To są x-y. To są x-y. I teraz chodzi o to, że jeżeli ja wezmę dowolnego x-a, dowolne, bo to znaczy dowolne, że jeżeli jest rzeczywiste, to znaczy, że jest dowolne, to zgodnie z tym wzorem, z tą formułką, ja mogę wyprodukować y-ka dowolnego z tego przedziału. Ktoś powie jak? Wykres macie. Wykres to są te wszystkie produkcje, to jest te wszystkie, co możecie punkty wygenerować, prawda? Tym wzorem. No to ja biorę x-a minus 1 000 000. Gdzieś tam daleko w lewo. Nie ma problemu. Podstawiam do wzoru i dostaję y-ka. I ten y okaże się, że jest z tego przedziału. Biorę x-a jakiegoś tam. Nie ma problemu. Wstawiam do wzoru i okaże się, że dostaję y-ka z tego przedziału. Dlaczego? Dlatego, że ta funkcja wygląda w taki sposób. I jej wartości są od minus 1/4 to plus nieskończoność. I już. I jeżeli tak mam, to znaczy, że mój zbiór, mój przeciwobraz wszystkich wartości, które mogę wyprodukować tym wzorem, to musi być zbiór liczb rzeczywistych. Przeanalizujcie sobie to w każdą stronę, bo to jest istotne, żebyście te wszystkie szczegóły po prostu zakapowali, mówiąc wprost, zwłaszcza w przeciwobrazie. I ostatnim przeciwobrazem i podpunktem w zadaniu pierwszym jest tutaj pewien bardzo podobny podpunkt, dlatego ja go zrobię tak, żebyście wy sobie przeanalizowali. Czym się różni ten podpunkt od tego? Praktycznie niczym. Jedyne co, to mamy różnicę w nawiasie. Jest tutaj zaokrąglona, a tu jest domknięte. Co to oznacza? To oznacza, że ja nie chcę tego punktu, ja chcę, żeby on był otwarty. A co to oznacza dla odpowiedzi? Że ja wyrzucę tam to miejsce, gdzie się zetknie z moim wykresem. A w jakim punkcie dla x-ów on się styka? Dla trzech drugich. Czyli to jest jedyne miejsce, którego ja nie chcę, ale pozostałe, bo idę też do plus nieskończoności, ja dalej chcę wartości. Ja dalej szukam x-ów takich, żeby znaleźć jakby dla nich y-ków, które należą do tego przedziału. No i okazuje się, że odpowiedzią tutaj jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem tych właśnie trzech drugich, bo ja dalej zakrywam to, co nie chcę, czyli ten dół i dalej mam cały wykres. Ale tu w tym miejscu mam otwarte kółko, więc to jest jedyne miejsce, które muszę wykluczyć. Czyli
dla Was teraz zatrzymajcie sobie filmik, tak żebyście naprawdę to opanowali. Porównajcie sobie te wszystkie przykłady i zobaczcie, czy wiecie, o co chodzi i czy też zgadzacie się z tymi odpowiedziami. A my, moi drodzy, będziemy przechodzić za chwilę kilka do naszego wielomianu w zadaniu drugim. Idziemy zatem do przykładu drugiego. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z wielomianem, bo już mamy stopień wyższy. Oczywiście funkcja kwadratowa też jest wielomianem, tylko stopnia drugiego. No więc, moi drodzy, rozpoczynamy od podpunktu A, czyli będziemy chcieli wyznaczyć obraz. No i teraz tak, jak to zrobić, od czego zacząć? Jeżeli już liczycie z nami cały przykład pierwszy, no to wiecie, że chcielibyśmy zacząć od wykresu. Od wykresu naszej funkcji, możliwie najdokładniejszego, ponieważ im dokładniejszy wykres funkcji, tym potem będziemy mogli wysnuwać dokładne wnioski na temat wartości itd., itd. No i ktoś powie, ok, narysować funkcję kwadratową mogę, no bo przecież uczymy się tego w liceum, mamy do czynienia z wierzchołkiem, z miejscami zerowymi, no ale jeżeli chodzi o wielomian, no to zazwyczaj jakiś zygzak się pojawia i nic więcej. No i właśnie ten zygzak, moi drodzy, jesteście w stanie narysować dosyć dokładnie. Oczywiście, jak będziecie potem mieć analizę, albo macie już analizę, bo każdy z Was przeciwobraz i obraz ma w troszeczkę różnych momentach na studiach, to będziecie poznawać badanie przebiegu zmienności i wtedy będziecie mogli narysować ten wykres bardzo dokładnie. Proszę, żeby nie używać do tego programów, dlatego że Wy na kolokwium egzaminie siedzicie z kartką papieru i długopisem, a nie z programem. Chyba że siedzicie z programem, to wtedy jest ok. I starajcie się uczyć tak, żebyście wiedzieli, co zrobić, kiedy po prostu macie kartkę papieru i długopis. No dobra, czyli mam do narysowania coś takiego. Sprawdzam, że w dalszym ciągu działa to z R do R. Nie z N do N, nie z Z do Z, tylko z R do R. A zatem, pierwsze co robię, to wyznaczam punkt przecięcia z osią Y, czyli wstawiam X równe 0. Jak wstawię x równe 0 do mojego tutaj wzoru, to dostaję y równe 1. No i dzięki temu uzyskuję moje przecięcie i mam pierwszy punkt. No i jest to bardzo fajne. Czyli tutaj mam jedynkę, czyli 0, 1 i już wiem, gdzie przecinam. Ok. No to teraz wypadałoby wyznaczyć miejsca zerowe, bo dzięki temu będę mogła się czegoś dowiedzieć. No i tutaj zdarza się, że dostajecie na kolokwiach, bo pokazujecie mi albo gdzieś wysyłacie na maila różne zadania. No i generalnie zdarza się, że dostajecie takie zadania, gdzie na przykład nie do końca da się wyznaczyć. No wtedy to już musicie po prostu sobie poradzić metodami, które poznaliście na zajęciach. My natomiast spróbujemy tak jak znamy. Możecie zrobić to od razu Hornerem, możecie spróbować pogrupować, jak lubicie. Ja spróbuję wyłączyć i pogrupować, czyli tego minusika wyłączę przed nawias. Czyli będę miała pierwszy nawias, to będzie x do trzeciej minus x kwadrat, minus i drugi nawias x minus 1. Dlatego, że jak wyłączę minus, to ten plus zamieni się na minus, żeby z powrotem jak włączę, to żeby się zgadzało. No i teraz mam dwa nawiasy, w których znaki się zgadzają, więc z pierwszego wyłączę x kwadrat. Zostaje mi x minus 1 i minus x minus 1 równa się 0. Teraz wyłączam cały nawias, bo jest wspólny, pamiętając, że tu przed nawiasem to nie jest jakieś 0, tylko tu stoi zawsze jedynka, która mi zostanie potem, prawda? A nie, że tam nagle się jakieś zero pojawia albo jakaś pusta przestrzeń. No więc wyłączamy x minus 1 i dostaję tutaj x kwadrat minus 1 równa się 0. I teraz często robimy tak, że zaczynamy wyznaczać pierwiastki i jedna rzecz nam ucieka tutaj. Ucieka nam to, że będzie tutaj podwójny pierwiastek, a to uzyskam wtedy, gdy rozłożę sobie to zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat. W przeciwnym wypadku pominę tę wiadomość i zrobię błędnie rysunek. Po prostu, bo gdybyście mieli wyznaczyć tylko miejsca zerowe pierwiastki, to inaczej. Gdybyście mieli wyznaczyć tylko miejsca zerowe, byłoby ok,
pierwiastki, to już nie do końca. Czyli mam x minus 1 i rozkładając tutaj dostaję x minus 1 razy x plus 1. Równa się 0. No i zobaczcie, że ten nawias się powtarza. Mogę go zapisać w postaci potęgi, czyli mam x minus 1 do kwadratu razy x plus 1 równa się 0. No i widzę, że z tego nawiasu mam x1 równe 1 po przyrównaniu do 0, a z tego mam x2 równe minus 1. I dzięki temu uzyskaliśmy miejsca nasze zerowe i pierwiastki przy okazji też. I widzimy, że ten pierwiastek ma krotność równą 2. Co to dla nas oznacza? Przypominać sobie? To znaczy, że go odbijamy. Czyli ja tutaj zaznaczę 1 i minus 1, bo w tym tutaj przechodzi wykres, po prostu przechodzi przez oś x. Natomiast w tym miejscu, gdzie mam jedynkę, będzie się odbijać. I teraz pytanie, czy zaczynamy rysować od góry, czy od dołu? Są różne techniki. Natomiast ja zawsze sobie biorę liczbę następną, czyli na przykład dwójkę, wstawiam sobie tutaj do mojej funkcji i patrzę, jaki ma znak. Czyli jak wstawię tutaj, to będzie plus, bo i tak jest potęga druga. 2 plus 1 to jest 3, plus i plus to jest plus, czyli zaczynam od góry. No i generalnie nawet mogę sobie wyznaczyć, bo tutaj mam 2 minus 1 jest po prostu 1 i będę miała razy 3, czyli będzie raz, 2 i 3. No i już mam sporą pomoc. Idę. Jedynka jest podwójna, czyli muszę odbić i idę do przecięcia z osią tutaj z osią Y i przechodzę przez minus jedynkę, bo jest krotność 1, czyli przecinam raz i nie odbijam. I to jest nasz wykres naszej funkcji y równa się tego, to, co mamy w zadaniu. I to jest taki wykres, może być, o, tak to powiem. Nie jest zły, nie jest super dokładny, ale może być i nam sporo pomoże. I dlatego bym prosiła, jak już robicie tego typu przykład, to żeby po prostu chwileczkę się zastanowić i tam pofatygować, żeby nie robić tego szybko, bo ja wtedy widzę, że bardzo dużo błędów się robi i się trzeba i tak cofać i tak. No więc przechodzimy do wyznaczenia obrazu. Mamy wyznaczyć obraz jakiego przedziału? Wy już wiecie. Mamy wyznaczyć obraz przedziału od 3 do plus nieskończoności, który dotyczy czego? Dotyczy x-ów, czyli to są x-y. Więc co robimy? Zaznaczamy to na osi x. Czyli tutaj mam trójeczkę, prawda, która będzie zamalowana, bo mamy przedział domknięty i idzie do nieskończoności, czyli idzie w tę stronę i się nie kończy, prawda, nie kończy się. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Powiedzmy, że ja wezmę i zasłonię, no tu będzie ciekawa sprawa, bo akurat wykres dosyć ostro idzie do góry, zasłonię te x, które mnie nie interesują. Czyli interesują mnie tylko x od 3 do plus nieskończoności. A reszta mnie nie interesuje. I teraz okazuje się, że, czego nie widzę, bo tak jak mówię, wykres mocno rośnie, ale jak sobie macie kartkę tam gdzieś przy sobie, to pociągnijcie go do góry i okaże się, że tylko taki malutki fragmencik tutaj gdzieś tego wykresu, malutki, no nie taki malutki, bo on będzie cały czas rósł, należy jakby, leży w naszym kręgu zainteresowań. Czyli ja to narysuję w takim tutaj uproszczeniu, tak jakbyśmy mieli tutaj wersję taką. Czyli ja tutaj mam od 3, bo tu jest trójeczka, do nieskończoności, prawda? To jest mój przedział. I okazuje się, że w tym miejscu, gdzie mam x od 3, bo tu są x, to y, ten wykres nasz, on idzie od tego momentu, tu gdzieś jakaś wartość dla trójki będzie, za chwilę obliczymy, i idzie do góry mocno. I tylko ten fragment nas nie interesuje. Tylko ten fragment nas interesuje, w drugą stronę. I teraz chcielibyśmy wyznaczyć obraz tego zbioru. Jak to zrobić? Jeżeli interesuje nas tylko ten fragment, czyli tylko te y nas interesują, żadne inne, to znaczy, że wystarczy, że my wyliczymy wartość funkcji w punkcie dla x równego 3, a widzimy, co się dzieje z funkcją. Im większy x, to ona co robi? Rośnie, bo zobaczcie, jak ja biorę sobie, tak jakbyście wzięli sobie linijkę i sobie szatkowali, no to
taka jedna linijka to jest dobranie dwóch punktów. Jak ja tutaj wstawię, to mam dla trójki ten punkt. Jak wstawię tu, mam trzy, jedna, druga powiedzmy i będę miała ten punkt. I widzimy, że im większy x, tym y jest coraz większy. Więc wiemy, że ten drugi koniec obrazu to będzie po prostu plus nieskończoność. Czyli ja już sobie mogę tu w tym miejscu zapisać odpowiedź, że tu na pewno mam plus nieskończoność, dlatego że dla jakiegoś super dużego x dostanę super dużego y. Ok, ale dla trójki jestem w stanie wyliczyć, bo wystarczy, że wyliczę f od 3, po prostu wstawię tutaj trójkę, czyli będę miała 27 minus 9 i minus 3 plus 1, czyli minus 2. Czyli ostatecznie dostanę tutaj 27 minus 11, czyli 16. Czyli tu ten y był równy 16 dla x równego 3. Więc mój obraz tego zbioru od 3 do plus nieskończoności to jest po prostu przedział od 16 łącznie z 16, bo mam tu zamalowane kółko na x, więc y też chcę. I idę do plus nieskończoności. I tak to wygląda, moi drodzy. Gdybyście nie narysowali wykresu, moglibyście trafić, ale moglibyście też nie trafić z odpowiedzią do tego zadania. Więc zachęcam, żeby tutaj po prostu się troszeczkę zastanowić i zrobić to po prostu dokładnie. No dobrze. To idziemy do podpunktu B. Przepiszemy go sobie. I podpunkt B, moi drodzy, jest bardzo ciekawy, co my tutaj mamy. Przedział od minus 1 do 1. Obustronnie otwarty. Dlaczego ten przykład jest taki fajnie ciekawy? No więc powiem Wam tak, bo on jest mylący. Troszeczkę. Bo, okej. Mam tutaj obraz zbioru jakiego? Więc rysuję sobie od minus 1 do 1, bo to są x, pamiętam, że to są x, weźmiemy inny kolor. I to jest obustronnie otwarte, czyli mamy tutaj x, no i tutaj mam tym razem otwarte i tu mam otwarte i interesuje mnie tylko ta część. No dobra, tylko i wyłącznie ta część. No i teraz, jakie są y w tym przedziale? Więc kiedy idę sobie do wykresu, no to widzę, że tak, dla minus 1 przyjmuję wartość 0, ale 0 nie chcę, no bo jest otwarte kółko. To samo dla 1, bo patrzymy sobie też, gdybyśmy chcieli zasłonić tak nawiasem, to zobaczcie, że część wykresu, która nas interesuje, to jest ta górka. Więc ja tę górkę mogę sobie nawet na zielono ładnie poprawić, żeby widzieć. I żadna wartość poniżej mnie nie interesuje. Czyli domyślam się już, że wartością minimalną jest tutaj po prostu 0, ale ja tego 0 nie chcę, dlatego że i w przypadku minus 1 i w 1 mam otwarte kółko. Ale chciałabym Wam powiedzieć, bo też się zdarzają takie zadania. Gdybyście mieli na przykład od minus 1 do 1, czyli jedna strona byłaby domknięta, druga byłaby otwarta, to pamiętajcie, że liczy się ta, która jest domknięta, jeżeli obie mają te same wartości, bo to znaczy, że ja chcę którąś z nich. Tu jest minus 1 domknięte, więc tak czy inaczej to 0 musiałabym wziąć pod uwagę. Czyli tu musiałoby być tak, nie inaczej. Też się zdarzają, dlatego uczulam, żeby sobie w domu robić takie, a co by było gdyby, żebyście sami zobaczyli, czy umiecie na to pytanie odpowiedzieć. I teraz tak, jeżeli ja zakryję, no to co się stanie? To okazuje się, że maksymalną wartością y jest po prostu ta jedynka. Nic ponadto, dlatego że w tym przedziale przecinam się z osią y, w jedynce. Prawda? Ale czy na pewno? No i powiem Wam szczerze, że to jest właśnie taki przykład, który jakbyście sobie tutaj nawet narysowali to w jakimś programie, no to okazuje się, że jest coś więcej niż jeden. Bo to jest przecięcie z osią y, ale to przecięcie z osią y nie gwarantuje, że to jest najwyższa wartość w tym przedziale.
Ktoś powie, jak to? Przecież to jakieś... To ja dziwnego mówię. Nie, moi drodzy, to nie jest funkcja kwadratowa, która jest symetryczna i ładna, to jest wielomian. W wielomianie, mając potęgę x do trzeciej, x do czwartej i tak dalej, możemy uzyskiwać różne ciekawe załamania w naszej funkcji. I tu okazuje się, że jest coś takiego jak ekstremum. No i to wyjaśnię chwileczkę, bo się zdarzyło ostatnio studentom, że też mieli na egzaminie, ale już na egzaminie umieli to robić, dlatego było. I tu chodzi o to, że jeżeli wy nie jesteście na maksa pewni, że to jest wartość najwyższa i to nie dlatego, że wykres wam pokazał, że to jest przecięcie. Ja mówię, to, że to jest przecięcie, nie oznacza, że to jest wartość maksymalna. No i ktoś powie, narysowaliśmy tak wykres. Okej, narysowaliśmy, bo mieliśmy takie punkty. Ale okazuje się, że tak nie jest. I chodzi o to, że ja rzucę tu tylko hasło, dlatego że wiem, że jeżeli uczycie się od początku, to w ogóle nie będziecie jeszcze wiedzieć, co to jest ekstremum. Chyba, że coś tam w liceum było. My wyznaczając pochodną funkcji wyjściowej, tutaj będzie 3x kwadrat minus 2x minus 1, a następnie przyrównując ją do zera, otrzymujemy tak zwanych kandydatów na ekstremum. Czyli punkty, które mogą być ekstremum, ale nie muszą. I teraz, moi drodzy, jak my to zrobimy, otrzymamy tutaj dwie opcje. Dwa rozwiązania. Pierwsze, x1, możecie sobie szybciutko wyliczyć, to będzie minus 1 trzecia. Natomiast drugie, x2, to będzie 1. I analizując znak pochodnej, dochodzimy do wniosku, że ze względu na pewne własności, jeżeli chodzi o znak pochodny, a to, czy funkcja rośnie, czy maleje, też możecie na kanale znaleźć ekstremum funkcji i tam się dowiedzieć więcej, ale mówię, to jest takie adnotacja, bo zdarzyło się to i chciałabym, żebyście byli uczuleni na to, że dla przypadku wielomianów to, co narysujecie, czasami nie do końca jest prawdą. I chodzi o to, że tu wychodzi nam punkt maksymalny na tej górce. I w minus 1 trzecia, ja sobie to już wyliczyłam wcześniej, dlatego napiszę wam po prostu wynik. Czyli dla f, dla minus 1 trzeciej wychodzi wartość, jak sobie podstawicie do tego wzoru funkcji wyjściowego, 32/27. I to jest większe niż 1. I okazuje się, że właśnie obrazem tego przedziału ciekawego jest przedział od zera do tej wartości maksymalnej. Dlaczego? Bo to minus 1 trzecia jak najbardziej mieści się w naszym przedziale. Mieści się gdzieś tutaj. No i teraz nasz wykres, gdybyśmy chcieli poprawić, to powinien wyglądać tak. Czyli tu powinno być takie zagięcie nieco wyżej niż 1. I to dlatego wielomiany nie jest tak łatwo narysować sobie od ręki bez głębszej analizy. No i to jest obraz, moi drodzy. W tym wypadku drugim, gdybyście mieli domkniętą minus jedynkę albo domkniętą jedynkę, no to tu po prawej stronie nic by się nie zmieniło. I teraz tak. Dlaczego przedział jest otwarty? Czy 32 i 2 siódme należy do naszego rozwiązania, czy nie? Zastanówmy się chwilę. Jeżeli minus 1 trzecia, która jest tu, należy do przedziału od minus 1 do 1 i nie jest wyrzucona, tam się nic nie dzieje złego, to czy przypadkiem 32 i 2, o, nie będziemy w ogóle w to wchodzić, czy ten ułameczek nie powinien być domknięty? Oczywiście, że powinien być. W tym miejscu powinien się znaleźć nawias domknięty, dlatego że minus 1 trzecia należy do tego przedziału minus 1, 1. Ona nie leży na jego obrzeżu, ona nie została wyrzucona, ona jest w środku. Więc tu ostateczna odpowiedź od zera otwartego do 32/27 domkniętego. W tym wypadku, gdy mamy taką moderację, mamy zero domknięte. No i to jest ciekawy podpunkt B. Dla chętnych możecie sobie zobaczyć, co to jest ekstremum. Nie musicie. Mówię, wielu z was dopiero później będzie miało to zagadnienie.
No i cóż, po prostu trzeba będzie uważać, co się dzieje z wielomianami. No, następne przykłady już nie będą takie okropne, już nie będę zaskakiwać, żeby po prostu nie robić tutaj takich rzeczy, których nie macie. Ale to było taki dzwonek, taki, żebyście w razie czego byli zaalarmowani, że coś takiego może się wydarzyć. No dobrze, po naszych zmaganiach z ułamkiem i nie tylko, przechodzimy do podpunktu C, gdzie już będziemy wyznaczać przeciwobraz, bo mamy tutaj F do minus pierwszej. No i zobaczcie, że chcemy wyznaczyć przeciwobraz, no cóż, taki ciekawy, bo mamy tutaj R z plusem. No i jak to zrobić? Co to jest R duże z plusem? Wyjaśnimy obok, że R duże z plusem to jest przedział inaczej rzeczywistych liczb dodatnich, czyli po prostu od zera do plus nieskończoności, ale bez zera, dlatego że to są tylko rzeczywiste dodatnie, nic więcej. No i jak to dalej ugryźć? To są y, moi drodzy. W przypadku przeciwobrazu przypominam, że to są y. No więc dobrze by było zaznaczyć te y, to od zera do plus nieskończoności, na naszym rysunku, żebyśmy wiedzieli, co w ogóle będziemy chcieli uzyskać. No więc dla y tutaj mamy prostą y równe 0. Wyobraźcie sobie, że jest idealnie narysowane wszystko, ta linia tutaj też jest prosta, czyli tu mamy y równe 0, bo od zera zaczynamy. Czyli idziemy do góry i chcemy iść do plus nieskończoności, czyli idziemy odtąd i idziemy do góry i nie zamykamy. Czyli gdybym chciała wizualnie coś zrobić, to biorę kartkę, rękę, linijkę, cokolwiek i zakrywam te y, które mnie nie interesują. Y zakrywam w poziomie tutaj, prawda? Bo x przed chwilą pokazywałam, to zakrywaliśmy sobie w pionie. I okazuje się, że która część wykresu nas interesuje? Interesuje nas część wykresu, która tutaj została, czyli ta górka i tutaj to, gdzie rośnie. I co z tym zrobić teraz? Bo pamiętajcie, że w przeciwobrazie podajemy odpowiedź jako x, przedział x-ów. Wystarczy teraz podać, jakie są x-y w tej części wykresu, która Wam tu została. No więc zacznijmy od tej strony lewej. Zawsze idzie się od lewej do prawej z x-ami, prawda? Czyli zaczynamy w tym punkcie, a ten punkt to jest minus 1. No dobra. Czyli gdybym chciała tutaj odpowiedź dać, to przepiszemy sobie tylko f do minus pierwszej, rzeczywiste z plusem, to się równa. No więc, zaczynamy od minus jedynki, ale zauważcie, że mamy od zera, ale bez zera tutaj tej greki. Czyli tu będę miała otwarte kółko, czyli ja nie chcę minus jedynki. Ok. Idę dalej i tu mam tą górkę, ale mnie nie interesuje teraz, że tu jest ekstremum, że tu się przecina, bo interesuje mnie ta cała górka. A ta cała górka mieści się w przedziale od minus 1 do 1. No więc daję tutaj jedynkę i ja też nie chcę jedynki, bo ja nie chcę y równe 0. Czyli ja, ponieważ tu jest otwarte, więc mamy przerywaną linię, a tam, gdzie ona się przerywa, to ja tych x-ów nie chcę. I tu otwieram. Co dalej? Czy koniec to jest naszego wykresu? Nie, bo mam jeszcze to miejsce, gdzie rośnie. A rośnie dla jakich x-ów? Jeżeli już ogarnęliśmy górkę, nie? To jak ogarnąć to? Tutaj wtedy daję sumę. Widzę, że zaczyna się w tym samym x-ie, w którym się skończyła ta górka, ale muszę to uwzględnić, czyli piszę, że zaczyna się, no bo zaczyna się od jedynki, ale idę do góry, a na x-ach idę w prawo, prawda? Bo pamiętajcie, że wartości y idą dół-góra, a x-y idą lewo-prawo, czyli jak przemieszczam się z moim wykresem, to x-y idą coraz bardziej w prawo, aż idą do nieskończoności, która jest zawsze otwarta. I to jest, moi drodzy, odpowiedź do tego podpunktu C. Jeżeli chcemy mieć przeciwobraz tego zbioru R+, czyli przedziału od zera do plus nieskończoności, to x-y wówczas, to są x-y, przypominamy sobie jeszcze raz, znajdują się w przedziale od minus 1 do 1, suma od 1 do plus nieskończoności.
Jak to sprawdzić? Gdybyście teraz zrobili obraz tego, to wyjdzie Wam R+. To jest bardzo fajna zabawa, żeby to robić w obie strony, jak się uczycie w domu, to wtedy wiecie na pewno, że wyznaczyliście to po prostu dobrze. A co w przypadku podpunktu D? Ponownie chcemy wyznaczyć przeciwobraz, ale tym razem spotykamy się z czymś, co już znamy. Będziemy mieć tutaj jednego Y, czyli chcemy tylko przeciwobraz prostej Y równa się 0. Jeżeli się przyjrzymy naszemu rysunkowi, to my tak naprawdę już znamy odpowiedź, bo wcześniej narysowaliśmy przerywaną Y równa się 0, więc teraz wyobraźcie sobie, że ona nie jest przerywana, czyli rysujemy Y równa się 0 jakimś innym kolorem. Możemy to zrobić, żeby każdy widział. Czyli mamy tutaj na czerwono Y równa się 0. Możecie zrobić nowy wykres. I te przecięcia z tą czerwoną prostą, czyli w minus 1 oraz w 1, to są odpowiedzi do naszego przeciwobrazu. Czyli dla jakich x-ów, tak naprawdę mogę tak powiedzieć, dla jakich x-ów funkcja przyjmuje wartość y równą 0. Widzimy, że to jest dla minus 1 oraz 1, bo to są jej po prostu miejsca zerowe i tyle. I tu nas krotność nie interesuje, żebyście tutaj nie pisali dwóch jedynek albo coś takiego. Więc tak to wygląda w tym wypadku. Proszę sobie to przeanalizować, żeby było wiadomo, dlaczego tak jest. No i idziemy do naszego podpunktu E, ostatniego w zadaniu drugim. Czyli mamy przeciwobraz zbioru od minus nieskończoności do zera. I zero jest otwarte. No i teraz, moi drodzy, wykorzystamy ten sam rysunek. Troszeczkę ciekawie jest, bo my tu mieliśmy przedział od zera do plus nieskończoności, a tu mamy od minus nieskończoności do zera. Więc zrobimy sobie klamerkę z tej strony na zielono, czyli to są, powtarzam ponownie, y, ponieważ mamy do czynienia z przeciwobrazem. Czyli to jest od zera, znaczy od minus nieskończoności, czyli tu się nie kończy i mamy przerywaną y równa się 0, żeby tutaj wszystko było tak jak trzeba. Narysuję przerywaną y równą 0, czyli już mamy po raz trzeci zapisane tutaj y równe 0. I teraz zakrywamy. Zakrywamy tę część wykresu, która nas nie interesuje. Interesują nas tylko od minus nieskończoności do zera y, czyli górną część zakrywamy. Jak ją zakryjemy, to zostaje nam tylko ta część wykresu, która nas interesuje. Ja ją poprawię teraz na zielono. Czyli tylko ta część nas interesuje. Tylko i wyłącznie. I dla tej części odczytajcie, jakie są x-y. Żeby uzyskać y-ki z tego przedziału, no i tu będzie otwarte kółko, bo zera nie chce, a 0 jest w tym wypadku dla minus 1, no to co by było? Jeżeli ja chcę uzyskać y stąd, no to muszę brać x stąd, prawda? Czyli x są od minus nieskończoności do minus 1, ale bez 1, bo ja zera też nie chcę. I teraz ten przykład, taki podobny, był też ostatnio na jakimś zaliczeniu u kogoś, że było od minus nieskończoności, ale razem z zerem. No i wyobraźcie sobie, że domykacie to zero. Co się zmieni? No to ktoś powie, dobrze, to będzie od minus nieskończoności do minus 1 domknięte. Ale to nie wszystko. Bo jeżeli ja będę chciała 0, to zauważam, że dla zera y równego 0, ja jeszcze mam jednego x i to jest x równe 1 i jego muszę w przeciwobrazie też uwzględnić. Dlaczego? Bo dla x równego 1 wartość jest 0. Tak to działa. Jeżeli to ja mam jakieś y, to muszą być tu odpowiadające im x, które produkuje tym wzorem. I koniec. I nieważne, że ja dam część, no to się nie liczy, że ja dam kawałek odpowiedzi w zadaniu. Nie, tak nie ma. Muszę dać po prostu to wszystko, co tutaj będę mogła, chyba że moja funkcja będzie działała z jakiegoś przedziału uszczuplonego, nie z R do R, tylko na przykład z jakiegoś
R plus do R minus na przykład. To wtedy możemy się zastanowić. To jest całe zadanie drugie i kończymy na tym przygodę z wielomianami w naszym spotkaniu. Przechodzimy teraz do przykładu trzeciego i w tym przykładzie mamy do czynienia z przesuniętą funkcją trygonometryczną, która też działa z R do R i dla niej mamy też sporo przykładów, żeby się oswoić też, bo tam będą się pojawiały te wszystkie plus 2 kpi i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, powtórzcie sobie w ogóle, jak wygląda wykres, jak to się przesuwa, o co tam chodzi, żeby na spokojnie sobie z nami to rozwiązywać. No i działamy. W przykładzie trzecim mamy do czynienia z przesuniętą funkcją sinus x. Narysowałam po lewej stronie wykres funkcji sinus x dla tych, którzy nie pamiętają. Zachęcam, żeby sobie powtórzyć te elementarne wykresy. No i teraz, co z tym zrobić? Jeżeli chcę przesunąć wykres funkcji sinus o 1 do góry, to znaczy, że przesuwam tylko wartości, czyli tak naprawdę moje wartości, które były od minus 1 do 1, przesunięte o 1 do góry będą od 0 do 2. Czyli po prostu cały wykres idzie o jedną jednostkę do góry. No więc co się dzieje? Tu miałam 0, 0, czyli tu będę miała o 1 w górę, czyli będzie 0, 1. Tu miałam pi drugie i 1, czyli będę miała pi drugie i 2. Miałam pi i 0, czyli tu będę miała pi i 1. No i tu będę miała 3 drugie pi i minus 1, czyli będą 3 drugie pi i 0. Czyli mogę już sobie tutaj po prawej narysować mniej więcej taką falkę. A po lewej stronie, przy minus pi drugie było minus 1, czyli tu będzie w zerze. Przy minus pi było 0, czyli się podniesie o 1 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w ten sposób, jak będę potrzebowała, to jeszcze sobie coś dorysuję. Czyli to jest mój y sinus x plus 1. Ok, czyli udało się przesunąć. No i teraz próbujemy zrobić obraz tego zbioru, który tutaj mamy. Już wiecie, co to jest obraz. Zrobiliśmy już dwa przykłady, sporo podpunktów. No to co? Wiemy, że to są x-y. Czyli to są x-y. Czyli zaznaczam na tym wykresie już, tym dobrym, przedział 0, 3 drugie pi obustronnie domknięty. Czyli tu mam 0, tu mam 3 drugie pi, czyli interesują mnie te x-y. Reszta mnie nie interesuje. Zakrywam ręką po tej stronie i po tej, czyli to, co mnie nie interesuje i który fragment wykresu jest dla mnie ok. Jest to, co widzicie, czyli mogę sobie na pomarańczowo zaznaczyć ten fragment wykresu. I wygląda to w taki sposób, czyli to jest ten wykres, który mnie interesuje. A jakie są wartości w tej części wykresu? Czasami zdarza się, że jak ten wykres trochę faluje, to zwłaszcza przy funkcjach, które są funkcjami okresowymi, zauważyłam, że jest jakiś problem taki, który polega na tym, że na przykład powiecie od 1 do 2. Ale pamiętajcie, że tu idzie dalej ten wykres i Was interesuje cała ciągła ta krzywa, którą macie. Bo to jest ciągła, nie ma żadnej dziury, nie ma luki żadnej w tej, tutaj w tej krzywej. Czyli tu zamaluję, ponieważ mam tutaj przedział domknięty dla zera, czyli jedynkę chcę i tutaj też zamaluję. Czyli interesują mnie wartości nie od 1 do 2, tylko zobaczcie, że jest niżej, czyli interesują mnie wartości od 0, bo tu jest y równy 0, do 2. Czyli to tak powinno wyglądać. Moja odpowiedź jest w takim razie domknięte 0, bo 0 mnie interesuje, bo dla 3 drugie pi jest 0, a 3 drugie pi chcę, do 2, bo w pi drugie mamy 2 i obie należą, czyli obie domykam. I tak wygląda obraz tego mojego zbioru. Pamiętajcie, żeby cały czas sobie jakoś to wytłumaczyć po swojemu, bo często możemy tłumaczyć różne rzeczy bardzo różnie, rysować, rozpisywać, ale to jak Wy to sobie wyobrazicie, to jest najważniejsze, ale to, żeby było poprawnie, matematycznie, żeby to nie było takie też zbyt takie finezyjne, bo często też słyszę, jak ktoś tłumaczy sobie i to nie do końca jest poprawne i potem rodzi błędy, dlatego też patrzcie, żeby to miało jakiś sens matematyczny. Okej.
No to spróbujmy w takim razie podpunkt B. I w podpunkcie B chcemy wyznaczyć obraz zbioru dwuelementowego 0 oraz pi. No i to jest fajny obraz, dlatego że mam tylko dwa punkty i to są x-y. I zaznaczam sobie tylko 0 i tylko pi. Nic więcej. I to nie jest przedział, przypominam, to są pojedyncze elementy, pojedyncze liczby. Dla 0 y jest równy 1. Dla pi y też jest 1. Czyli wynikiem, obrazem jest po prostu zbiór jednoelementowy o wartości 1, y równy 1. Czyli dla tych dwóch x-ów mam wartość równą 1, ja nie muszę jej pisać dwa razy. Nic złego, że jest tylko jedna wartość, a tu były dwie liczby. Wszystko jest ok, bo to chodzi o to, jaki jest obraz tych punktów. No jak się powtarza, no to nie będę pisać 1, 1 na przykład, nie? Czyli tu nie muszę przedziału, bo są pojedyncze liczby. Ok, czyli to już wiemy. Robiliśmy coś podobnego parokrotnie, więc myślę, że jest jasne. I tutaj mamy od minus pi drugie do pi drugie. Kolejny przykład pod punkt C. Próbujcie sami robić coraz więcej tych zadań, żebyście po prostu już się nauczyli tego. I teraz mamy tutaj od minus pi drugie do pi drugie. Czyli na zielono, tu są x-y, zaznaczam i uwaga, są otwarte obustronnie, czyli mam minus pi drugie i pi drugie i interesuje mnie ta tu klamerka. Możecie rysować nowe wykresy, zatrzymajcie filmik, przerysujcie wykres, to ma być dla Was dokładne i to Wy się uczycie, dlatego musi też być to porządnie i po prostu wizualnie wszystko dobre. I teraz tak, ta klamerka jest od minus pi drugie do pi drugie i mamy otwarte kółeczka. Zakrywam lewą stronę, która mnie nie interesuje i prawą stronę, która mnie nie interesuje, tylko interesuje mnie ten przedział. I teraz, moi drodzy, widzę fragment wykresu, który odpowiada temu przedziałowi i ten fragment tego wykresu poprawię na zielono. Czyli to jest ten fragment, ten o. I tutaj też jest otwarte kółeczko, ponieważ pi drugie nie należy. I co się okazuje? Tu bardzo elegancko widać odpowiedź, dlatego że widać, że y są odkąd. Dla minus pi drugie mam wartość 0, ale 0 nie chcę, dlatego że 0, że nie chcę minus pi drugie. I rośnie ten fragment do pi drugie i tu nie mam żadnego zagięcia, nic się nie powtarza, więc ta odpowiedź jest bardzo czytelna dla mnie, czyli widzę, że ten obraz jest od 0 do 2 po prostu, bo dla pi drugie mam 2 i też nie chcę dwójki, bo pi drugie nie należy do mojego przedziału. Czyli przypominam, że to co mówię, że należy, nie należy. Tu macie tak, obraz zbioru to są y, które przyjmie funkcja dla tych x-ów. Tak jakbym zaczęła nagle podstawiać to wszystko, co jest w tym przedziale do mojego wzoru i patrzyła, jakie mi wartości wyjdą. Ale że czasami tych wartości może być bardzo dużo, no to nie będę wszystkiego podstawiać, tylko będę korzystać z tego, co jest na wykresie, jeżeli mogę, a jeżeli nie, to dokonuję pewnej analizy. Idziemy do podpunktu D. Idźcie dalej, jeżeli jesteście pewni, że rozumiecie na pewno, co tu się dzieje. No i w podpunkcie D mam przedział z jednej strony domknięty, z drugiej otwarty. No to spróbujmy. Zobaczymy, czy będzie na żółto widać. Czyli mam tutaj x-y. I teraz tak, biorę minus pi, ale razem z minus pi. I do zera, ale bez zera, czyli otwarte kółeczko. I teraz tak, czyli interesuje mnie ten fragment x-ów. X-ów to są zawsze x-y. Moi drodzy, w obrazie, żebyśmy, to już nam się bardzo utrwaliło. Zakrywam teraz lewą stronę i zakrywam prawą stronę, która jest poza tym przedziałem, który mam w obrazie. I który fragment wykresu mnie interesuje? Widzicie go. Ja go poprawię na żółto. Czyli tak, to będzie należeć, bo tu jest zamknięte. Idę. Poprawiam na żółto, to resztę wtedy się nie liczy, co było wcześniej. I tu jest otwarte, bo 0 nie należy. Jeżeli nie widzicie, przerysujcie sobie na nowo Wasz wykres. I teraz tak, jaka jest odpowiedź? Tu już macie taką dolinkę.
I się okazuje wtedy, że zobaczcie, jak spojrzycie na ten żółty fragment wykresu, to on się zatrzymuje na jakiejś wartości i on jej nie przekracza. No i ta wartość, jak widzicie, jakbyśmy sobie tutaj nałożyli taką prostą poziomą, to jest 1. Bo dla minus pi jest 1 i dla zera jest 1 i wyżej nie mogę wejść. Ale okazuje się, że jedynka raz jest otwarte kółeczko ma, a raz ma domknięte. Bo dla minus pi, które należy, mogę domknąć, ale dla zera, które nie należy, muszę zać otwarte. Co wybrać? To, co mówiłam wcześniej. Wystarczy, że raz jest domknięte i ja to muszę wziąć, no bo mam jednak liczbę, dla której to będzie potrzebne. Czyli mogę napisać u góry, że największą liczbą jest 1 i ją domknąć. I jest ok. Ale co z tą dołem? Jak się przyjrzę mojej dolince, to zauważę, że jak schodzę w dół, nie patrzcie na ten zielony. Ten zielony to jest odpowiadał podpunktowi C. Tutaj na żółto jest cały czas się ciągnie. To też jak spadam w dół, to nie spadnę poniżej pewnej wartości. I to jest, moi drodzy, oś x-ów, a oś x-ów to jest 0. Czyli 0 to będzie to ten minimalny y, który osiągnę. Pytanie, czy on jest otwarty, czy on jest domknięty. I teraz tak, tak jak mówię, nie patrzcie na ten zielony kolor. Patrzymy, że żółty jest cały czas idzie. Tam nie ma żadnego kółka, nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Co więcej, dla minus pi drugie, no wartość osiągnę 0, a minus pi drugie należy do tego przedziału, czyli 0 też musi należeć do tego przedziału. Pamiętajcie, że jak nie jesteście pewni, czy ta wartość jest domknięta, czy należy, czy nie, to zastanówcie się, czy istnieje x w tym przedziale, który należy, nie otwarte kółko, tylko musi należeć, dla którego ta wartość jest wyprodukowana przez ten wzór. I wtedy będziecie pewni, że to jest domknięcie albo otwarcie. No dobrze, przechodzimy zatem do przeciwobrazu. Przypominam, mamy tutaj f do minus pierwszej i mamy przeciwobraz zbioru przedziału od 1, 2 do nieskończoności. I są to co? Y i w rezultacie chcemy dostać x. Tak to wygląda, moi drodzy. I teraz tak, zaznaczamy na y ten przedział, czyli mamy tutaj jedną drugą, rysuję sobie przerywaną poziomą prostą, y równe jedną drugą i mój przedział to jest jedna druga do nieskończoności, czyli chcę wszystko, co jest od jednej drugiej i do góry. I tutaj nie zamykam, bo to idzie coraz wyżej. I teraz tak, zasłaniam sobie ręką, kartką, czymkolwiek tę część wykresu, która mnie nie interesuje, czyli poniżej jednej drugiej. I okazuje się, że ta część, która mnie nie interesuje, zaznaczyłem sobie tutaj na pomarańczowo, to jest ta część. Tutaj ją poprawimy. I tu będą kółka otwarte, gdzie się styka z naszą prostą y równa 1 druga, ponieważ 1 druga nie należy do naszego przedziału. No i co z tym zrobić, moi drodzy? Przede wszystkim zobaczcie, że w przypadku przeciwobrazu funkcji okresowej tych odpowiedzi mamy nieskończoną ilość. I tu, jeżeli macie problem z rozwiązywaniem na przykład jakiejś nierówności, to wyjdzie tutaj. Dlatego zachęcam cały czas, żeby w trakcie zatrzymywać się, wracać, przypominać sobie, bo to jest bardzo istotne, żebyście po prostu wiedzieli, z jakimi ewentualnymi brakami macie do czynienia. I teraz tak. Jeżeli ja mam sinus x plus 1 druga, to interesują mnie teraz te tutaj x, które powstały, czyli tu te punkty przecięcia, prawda, te, które mają otwarte kółeczka. One się będą powtarzać, więc ja nie potrzebuję ich nie wiadomo ilu. Interesuje mnie to, co się dzieje na przykład w tym obrębie, bo tu się będzie powtarzać co? Raz, 2pi, raz, 2pi, czyli interesują mnie na przykład te dwa punkty. Ale żeby mi one jakoś wyszły i żebym je dostała, muszę coś zrobić. No i żeby to zrobić, potrzebuję rozwiązać pewne równanie, czyli mój wyjściowy wzór, moją wyjściową funkcję sinus x plus 1 potrzebuję przyrównać do czego?
do jednej drugiej po prostu. Czyli szukając przecięcia z prostą y równa 1 druga, po prostu przyrównuję mój wzór do jednej drugiej. No i w wyniku tym dostaję sinus x równe minus 1 druga po przeniesieniu jedynki. No i muszę rozwiązać równanie trygonometryczne. Mogę rozwiązać je tu. Jak to zrobię? Zaznaczam minus 1 drugą i to jest wzór, to jest wykres funkcji zwykłego sinusa, nie przesuniętego, bo tu macie sinusa zwykłego. Czyli tak, tu mam minus 1 drugą. Mogę dać już prostą, nieprzerywaną, bo mam równanie. No i teraz interesują mnie te x-y tutaj, które zaznaczam na czerwono. No i generalnie jest to bardzo ciekawe zadanie, dlatego że potrzebujemy się po prostu dowiedzieć, rozwiązać to równanie. No i jeszcze jest ciekawsze, bo mamy minus 1 drugą, a nie 1 drugą. I to jest lekkie utrudnienie. Na naszym kanale znajduje się taki kurs z równań trygonometrycznych. Zachęcam, żeby sobie to powtórzyć, gdyby to był jakiś spory problem. I teraz tak, przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć, jaka jest odległość ta. Jeżeli dowiem się, ile wynosi ta odległość, to poznam automatycznie odpowiedzi do mojego równania. A ta odległość tutaj zaznaczona jest taka sama jak ta dla jednej drugiej. Ze względu na nieparzystość funkcji. I to jest to samo. Ze względu na nieparzystość funkcji sinus x. No i jak sobie weźmiecie tablicę, to okazuje się, że ja tutaj zapiszę na razie taką falką, że to jest troszeczkę inne rozważanie, że sinus x jest równe 1 druga, kiedy x jest równe ile? Sobie weźcie wasze tablice, znajdźcie gdzieś, bo to jest ważne, żebyście mieli pod ręką różne pomoce, nie tylko żebyście patrzyli tutaj, co robimy. Czyli pi szóste, czyli 30 stopni. Pierwiastek z 3 przez 2 jest trochę wyżej dla 30 stopni. Oczywiście to się powtarza, ale to nie o to chodzi mi tutaj, żeby zapisać to w pełni. Chodzi mi o to, żeby się dowiedzieć, że ta odległość tutaj, ten kawałeczek, to są pi szóste. I dzięki temu ja dostaję odpowiedź do tego równania. Czyli x1, można nie x po prostu, żebyśmy nie wchodzili w numerację, bo wtedy już będziemy, tam ich jest nieskończona ilość, tak? Czyli pierwszy x, weźmy ten. Skoro tu jest pi szóste, to znaczy, że tu musi być to samo, tylko przeciwny znak, czyli minus pi szóste. I to się powtórzy raz, dwa, czyli plus 2k pi. I lub, przepraszam, x równa się, drugi tutaj mamy, drugie rozwiązanie. I dostaniemy je w taki sposób, że tutaj mamy minus pi i idziemy w tę stronę i znamy, ile że to ten kawałek wynosi pi szóste, jako długość, jako odległość dodatni. Czyli minus pi plus pi szóste i dostaniemy wartość na tego następnego x i on się też powtórzy raz, dwa, czyli plus 2k pi. Gdzie k jest całkowite, dlatego że możemy iść w prawo albo w lewo. Albo ujemne, albo dodatnie. No i dzięki temu uzyskujemy tutaj x równa się minus 5 szóstych pi plus 2k pi. No i takie są, moi drodzy, odpowiedzi w naszym zadaniu. Czyli wracając teraz tu do tego, dowiedzieliśmy się, że mamy szczególne tutaj wartości naszych x-ów w naszym obrazie, którego szukamy. Czyli wiemy, że tu jest minus 5 szóstych pi, a tu jest minus pi szóste. Może ktoś powiedzieć, że to widać na pierwszy rzut oka, ale trzeba się upewnić, bo często jest jakaś zamieszanie między pi szóste a pi trzecie. I teraz, jeżeli ja wiem, jak to wygląda i wiem, że to się powtarza co 2k pi w każdą stronę, to ja jestem w stanie podać wartość mojego obrazu, który szukam w tym zadaniu. I wartość tego obrazu to jest co? To jest, moi drodzy, suma pewnych x-ów, suma przedziałów. Dlaczego? Dlatego, że ja mam w obrazie te wszystkie górki. Prawda? Jeżeli ja mam w tym obrazie te wszystkie górki, to znaczy, że ja mam sumę.
to mój obraz będzie sumą, bo ja chcę te wszystkie x-y, które są w tych górkach. Czyli to będzie suma po k, które jest całkowite, bo może się zmieniać. I teraz tak, weźmy to, moja górka, bo pamiętajcie, że jeżeli dacie odtąd dotąd, to weźmiecie dolinkę. Ale jeżeli dacie odtąd dotąd, no to będziecie mieć górkę. I chodzi o to, że moja górka, którą widzę najlepiej, to jest ta. Zaczyna się w minus pi szóste plus, i tutaj oczywiście się powtórzy raz, dwa, następna będzie górka, czyli dopisuję 2k pi. I tu mam koniec, który mogę dostać przesuwając ten o 2 pi. Czyli mam raz, dwa. No i jeżeli ten przesunę 2 pi, czyli tak naprawdę będę miała minus pi szóste plus 12 pi, 12 szóstych, to znaczy, że ostatecznie będę miała 7 pi przez 6 plus 2k pi. Czyli jeszcze raz, chodzi o to, że wy musicie mieć tą górkę, bo tak widzicie, że to jest wasz obraz, ta nieskończona ilość górek w prawo i w lewo. Dlatego jest ta suma. I teraz chodzi o to, że musicie górkę jakby zmaterializować, ogarnąć, biorąc pod uwagę ten punkt i ten, żeby ją objąć całą. Bo jak weźmiecie ten i ten, to obejmiecie dolinkę. I teraz tak, tu minus pi szóste tu widzimy, no i plus 2k pi. A żeby to dostać, to muszę ten punkt przesunąć raz, dwa, albo dodać do tego pi, dodać pi szóste. Zależy po prostu, jak to będzie chciał to zrobić. I teraz tak, przedział jest otwarty czy domknięty? Przedział, moi drodzy, jest otwarty, dlatego że ja, mimo tego, że tu mam jedną drugą do plus nieskończoności, prawda, i tu jest mnóstwo y-ków zawartych, to widzę, że co się stało, tu na mojej nierówności, na moim tutaj przecięciu mam otwarte kółeczka, czyli ja tych krańców nie chcę. Chcę wszystko, co jest pomiędzy, czyli tutaj muszę zostawić nawiasy otwarte. Czyli ostatecznie w tym zadaniu dla takiego przeciwobrazu po prostu rozwiązywaliśmy nierówność tego typu. I gdybyście chcieli wyjść od tego na początku zadania, to właśnie to, na tym polegało w podpunkcie E znajdowanie przeciwobrazu w takim przedziale, który ma i od jednej drugiej do plus nieskończoności po prostu się zaczyna. Ogólnie same znajdowanie przeciwobrazów, to jak ktoś lubi, to jest właśnie ten zapis, to jest robienie takich nierówności. Dlatego, że my tu mamy do czynienia z y-kami. I wystarczy, że wy waszą funkcję zapiszecie w jakiejś formie większej albo obustronnej nierówności, tak jak na przykład, weźmy, wróćmy na naszą kartkę z zadaniami. Jeżeli ja... akurat tutaj weźmy sobie na przykład pierwszy przykład. Ja też mogłam tu rozwiązać to jako nierówność, czyli x kwadrat minus 3x plus 2 ma być większe od minus 1 czwartej. Albo większe od równe o minus 6, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my tu możemy to potraktować w różny sposób, te zadania. Szukajcie swojej drogi rozwiązania, swojej drogi tutaj zrozumienia i taka, żeby była, jak mówię, poprawna matematycznie. Przeanalizować sobie ten podpunkt i przechodzimy dalej. W przypadku podpunktu F mamy znaleźć przeciwobraz, który składa się ze zbioru, który składa się tylko z jednego elementu, czyli to jest po prostu y równe 0. Możemy sobie śmiało zaznaczyć to na naszym wykresie, czyli po prostu y równe 0 bez przerywania, ponieważ chcemy tak naprawdę tylko odpowiedzi dla tej prostej. I co nas interesuje, to są te przecięcia. Nic więcej. I znowu jest ich co? Nieskończona ilość, moi drodzy. Proszę o tym pamiętać, dlatego że w przypadku funkcji okresowych tak właśnie jest. Czyli jeżeli ja mam y równe 0 i widzę te punkty przecięcia, czyli tu jest minus pi drugie, tu są 3 drugie pi i tak dalej, można sobie wykres pociągnąć, ile się chce w lewo i w prawo, do czego zachęcam, to widzimy, że moją odpowiedzią jest zbiór składający się z punktów, z x-ów minus pi drugie, mogę zacząć od tego albo od tego, plus 2k pi i oczywiście k jest liczbą całkowitą. I tyle. I to jest nic więcej, to jest taka odpowiedź. Po prostu.
I ale, tak jak mówię, podanie jednego punktu to jest taka niepełna odpowiedź, dlatego tu pamiętajcie, że tu się powtarza i powtarza i powtarza. Idziemy do ostatniego naszego przeciwobrazu w zadaniu trzecim. Ponownie mamy przedział. Tym razem jest to przedział od minus nieskończoności do jedynki. Łącznie z jedynką. No więc, zobaczmy. Jedynka należy, więc mogę śmiało bez przerywania narysować sobie prostą poziomą y równe 1. I co widzę? Jeżeli mam mieć od minus nieskończoności, no to zakrywam sobie kartką czy ręką to, co mnie nie interesuje, czyli nie interesuje mnie powyżej jedynki. Więc to, co jest pod tutaj, no to mogę sobie poprawić, czyli te dolinki mnie tym razem interesują. No i co? Tu jest domknięte, czyli mogę zamalować. A zatem, moi drodzy, interesuje mnie to, co tutaj się dzieje. I znowu widzę, że będzie tych dolinek nieskończona ilość, czyli muszę narysować, napisać przedział, który będzie je po prostu produkował. Jak to zrobić? Ja już znam te punkty, dla których y jest równy 1. Czyli widzę, że to jest dla minus pi jest 1, dla 0 jest 1, dla pi jest i potem będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc mogę śmiało już ten przedział zapisać. Weźmy sobie na przykład odtąd. Czyli to będzie minus pi i ta część mojej dolinki powtarza się znowu ile? Raz, 2, czyli plus 2k pi. Proszę to sprawdzać. Ja to celowo robię, dlatego że czasami są punkty, które powtarzają się co pi. I różne modyfikacje wykresu. Warto sobie to za każdym razem patrzeć na to, ponieważ lepiej mieć to poprawnie. I tutaj mamy w zerze, czyli będzie 0 plus i ta część naszej dolinki powtarza się ile? Raz, 2, czyli też plus 2k pi. I ponieważ mam kółka zamalowane, bo jedynka jest w moim, jakby w moim zainteresowaniu, to domykam tutaj też. I oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. Domykam dlatego, że ja chcę od minus nieskończoności do 1. Prawda? Mnie nie interesuje jakiś przedział na przykład od jednej drugiej do 1, a jakaś jedna strona otwarta, druga domknięta, tylko to, co jest mniejsze od jedynki. Dlatego tu mam zamalowane kółka i ten przedział musi być domknięty, bo ja chcę łącznie te krańce. No dobra, tu mogę skrócić i zapisać jako 2k pi. Tego zera nie muszę pisać. Oczywiście możecie zapisać sobie ten przedział, czyli by było pi plus 2k pi oraz 2pi plus 2k pi. Nie ma żadnego problemu, możecie jeszcze wcześniejszy. Nie ma znaczenia, którą dolinkę weźmiecie. Grunt, że byście zapisali plus 2k pi. I tyle, moi drodzy. I tak wygląda nasz podpunkt G, nasz przeciwobraz w podpunkcie G. I my teraz przechodzimy do ostatniego naszego zadania w naszym spotkaniu. Zadania czwartego, które jest chyba, będzie dla niektórych najciekawsze. Bo jest to funkcja, która przekształca punkt w jakąś wartość. Może to być xy, może być nk, nie ma znaczenia. I zobaczycie tutaj, że w tym momencie troszeczkę nam się komplikuje, ale zwróćcie uwagę, że tu działamy już nie z r do r, tylko ze zbioru liczb naturalnych do kwadratu do zbioru liczb naturalnych. Jaka będzie różnica? No właśnie, jak zabrać się za coś takiego, co mamy tutaj? Czyli mamy jakąś funkcję, która odwzorowuje punkt nk, może być xy, po prostu w jakąś liczbę. No i teraz tak, przede wszystkim zwróćcie uwagę, że zapis waszego obrazu i przeciwobrazu będzie trochę inny, dlatego że wy macie tutaj punkt. Dlatego pojawi się iloczyn kartezjański i też trzeba to uwzględnić. I na przykład w podpunkcie A, kiedy chcę wyznaczyć obraz iloczynu kartezjańskiego, tutaj mam n jakby na 1, n razy 1, to wiem, że jeżeli tutaj mam n i tutaj mam k, to to n jest odpowiedzialne za to n, a ten zbiór jednoelementowy jest odpowiedzialny za k.
czyli odczytanie tego poprawne. Czyli chodzi o to, że nasze N stąd należy do zbioru liczb naturalnych, natomiast nasze K należy do zbioru jednoelementowego składającego się z jedynki. Jeżeli zatem teraz rozważam, jakie wartości może przyjąć, jaki jest obraz tego iloczynu kartezjańskiego, to rozważam to, patrząc na to w taki sposób, nie mieszam tego. Czyli o co chodzi? Widzę, że K należy do zbioru jednoelementowego, czyli K jest po prostu równe 1. Czyli mam coś takiego, mam N plus K plus 1, czyli mam tak naprawdę N plus 1 plus 1, bo według tutaj polecenia w zadaniu K ma być i równe 1, czyli mam N plus 2. Ale powiedzieli mi, że moje N ma być naturalne. Zbiór liczb naturalnych, przypominam, że to jest od jedynki, dwójki, trójki. Zero jest wykluczone już od dawna, czyli zaczynamy od jedynki. Zwracajcie uwagę w starszych podręcznikach, bo tam może być uwzględnione zero, dlatego odpowiedzi się różnią. I teraz tak, jeżeli mam od jedynki, no to zastanawiam się, jaką to wartość przyjmie. Jeżeli najmniejsze n, jakie mogę wziąć, to jest 1, to mogę mieć tak, dla n równego 1 będę miała 1 plus 2, czyli 3. Dla n równego 2 będę miała 2 plus 2, czyli 4. I tak dalej, i tak dalej. Czyli będę osiągała liczby po kolei 3, 4, 5, 6, 7. Więc jaki jest obraz tego zbioru, tego iloczynu? To są wszystkie liczby naturalne z wyłączeniem czego? Jedynki i dwójki, bo zaczynam od trójki, czyli z wyłączeniem jedynki i dwójki. I tak to skrótowo mogę napisać. Rozważcie to i zobaczcie, czy to rozumiecie, bo tak jak mówię, tu trzeba przede wszystkim dobrze odczytać wasz wzór, dobrze odczytać te przedziały i następnie zacząć rozważania w dobrej kolejności. Spróbujemy pod punkt B. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj F i taki zapis. No i jak to odczytacie? No i często jest zamieszanie z zapisem znowu, ale jeżeli spojrzę na mój wzór, to widzę ewidentnie, że to jest para NK, bo taki mam wzór F od NK, czyli N jest równe 1 i K jest równe 2. Co oznacza, że ja muszę po prostu wstawić za N1, za K2 i dostanę wynik 4. Czyli to jest po prostu zbiór jednoelementowy składający się z czwórki, ale w sumie to bez tej klamerki, bo to jest zwykła wartość, więc nas pisze 4. Bo jak mam F od jednego elementu, od zbioru, to mogę napisać w klamerce, ale tu mam zwykłą wartość po prostu do policzenia. Tak jak tu. I tu nie ma żadnej klamerki, więc mogę zostawić 4. OK. Idziemy do C. No tu jest też ciekawe, bo zobaczcie. Tu mam przedział razy przedział. I co teraz? Znowu, pamiętajcie, że pierwsza część jest odpowiedzialna za N, a druga jest odpowiedzialna za K. Dodatkowo N i K są liczbami jakimi? Naturalnymi. I to też, moi drodzy, jest bardzo ważne, żebyście nie zapominali, że w dalszym ciągu N i K jest naturalne. Jeżeli tak, to co ja wiem? Że przedział 1, 2 ile zawiera liczb naturalnych? No 1 oraz 2. Więc to jest taka, szczerze, to jest taka mała ściema, mówiąc wprost, dlatego że chcemy jakby tutaj troszeczkę dać do myślenia osobie, która zaczyna tutaj działać. No i teraz co my chcemy z tym zrobić? Jeżeli N... I teraz tak, jeżeli chcemy coś z tym zrobić, to chciałam tylko powiedzieć, że czasami zdarza się, że zapisy są też błędne. Dlaczego? Dlatego, że zdarzyło się na paru kolokwiach taki zapis, i zapis zbioru liczb naturalnych, a wykładowca zapomniał i myślał, że to jest zbiór liczb rzeczywistych. I nagle okazało się, że oj, tu źle zapisane i się nie da tego policzyć. No dlatego tu wyjaśniliśmy sobie, że w tym przedziale są dwie liczby naturalne, więc prawidłowo to powinno być zapisane, że to jest po prostu 1, 2 na 1, 2.
Tak powinno być prawidłowo. Ale my możemy sobie tu odczytać tak, jak to wiemy, że jest, że wiemy, że są liczby naturalne i wybrać. I wtedy, jak to by wyglądało? N plus K plus 1. Jeszcze raz tylko wrócę na chwilę. Ten zapis tutaj może być czasami niepoprawny, jeżeli ktoś zapomni, że dał na początku zadania, że to jest zbiór liczb naturalnych, wtedy powinien zapisać to tak, a nie tak. To bardziej oznacza, że to jest zbiór liczb rzeczywistych. Ale zrobimy to zadanie, uwzględniając poprawny zapis, tak żebyście wiedzieli, co zrobić, gdy. I może się zdarzyć, bo zdarzyło się już w dwie strony na różnych kolokwiach. Raz wykładowca chciał sprawdzić, czy w ogóle ktoś patrzy tutaj, a dwa wykładowca się pomylił. Więc sytuacje są różne, natomiast proszę zaglądać na to, z jakiej dziedziny do jakiego zbioru wartości działa nasza funkcja. I teraz tak, co z tym zrobić? Ja wiem, że n może przyjmować dwie wartości i k może przyjmować dwie wartości. A zatem, jeżeli wezmę minimalne sobie, ogólnie to możemy zrobić to każdy z każdym i też będzie ok. Bo jeżeli wezmę sobie na przykład n równe 1, i n, k równe 1, no to będę miała po prostu 3, prawda? Jeżeli wezmę sobie n równe 1, k równe 2, no to będę miała 4. Jeżeli wezmę n równe 2 i k równe 1, no to też będę miała 4. I jeżeli wezmę n równe 2 i k równe 2, no to będę miała 5. I tyle. Czyli mój zbiór to by było 3, 4, 5. Mój obraz tego iloczynu kartezjańskiego. I tutaj kwestia, czy to jest poprawne, czy nie, zależy od tego, jak wykładowca miał na myśli, jaką koncepcję zadania, kiedy je konstruował. I teraz, ale mówię, zwracajcie bardzo uwagę na to, co tu jest napisane. I teraz idziemy do podpunktu D, gdzie mamy przeciwobraz. Przeciwobraz, i zobaczcie, co się dzieje. Mamy tylko zbiór jednoelementowy. Ale to nie jest nic dziwnego, dlatego że po prawej stronie mamy jeden element, bo to jest jedna liczba. Ona tylko ma n plus k plus 1, ale to jest jedna liczba. I co wtedy? Wtedy, moi drodzy, my po prostu przyrównujemy sobie n plus k plus 1 do tej liczby. To, co mówiliśmy, że czasami może powstać nierówność, a czasami jest to równanie. Więc wychodzi nam tutaj jakieś równanie i zaczynamy rozważać, że n plus k musi być równe minus 1. No i zaczynamy dobierać n i k. No i jeżeli my przypominamy sobie, że n i k jest naturalne, no i zaczniemy kombinować, okaże się, że się nie da. Dlatego, że po prawej stronie jest liczba całkowita, jest ujemna. I nie da rady zrobić tak, żeby sumować dwie liczby naturalne, żeby dały ujemną. No nie da. Czyli rozwiązanie tutaj to jest po prostu zbiór pusty. Nie ma takiej opcji. I też się tak może wydarzyć. I ostatni przykład, ostatni podpunkt to będzie przeciwobraz 3 i 4. I to, moi drodzy, polega na tym samym, co powyżej. Tylko musimy dobrać pary. Czyli na początek sobie na przykład weźmiemy trójkę, bo tu mamy dwa elementy, czyli musimy znaleźć równanie i dla trójki, i dla czwórki. To nie jest tak, że wybieramy sobie, tylko robimy dla obu. No i co teraz? I teraz z tego równania mamy, że n plus k równa się 2, a z tego mamy, że n plus k równa się 3. I rozpatrujemy najpierw pierwsze równanie i patrzymy, jakie pary, bo pamiętajcie, że kiedy mieliście obraz, wy patrzyliście tutaj na parę i dostawaliście liczbę. Ale patrząc teraz na przeciwobraz, macie liczbę i tu macie dostać pary. Bo wy działacie z takiej funkcji, która ma pary. I teraz, jak sobie tu popatrzę i oczywiście n i k jest dalej naturalne, no to co? Mogę mieć tylko jaką parę w tym wypadku? 1, 1, bo 1 plus 1 jest 2. Zera nie mam, więc nie mogę wziąć zera. Czyli to jest jedyna para. Ale w tym wypadku mogę mieć już 1, 2 i 2, 1, bo to są różne pary. Innej też nie mogę mieć, bo zera nie mam. Czyli dostałam w odpowiedzi zbiór składający się z trzech par. To jest 1, 1, 1, 2 oraz 2, 1
I to jest, moi drodzy, nasz zbiór końcowy. To jest przeciwobraz tego zbioru dwuelementowego. Czyli dostaliśmy, mając liczby, w rezultacie dostaliśmy zbiór składający się z punktów, bo, moi drodzy, tak właśnie jest skonstruowana nasza funkcja. To będę przypominać tutaj do końca, żeby przeskoczyć z tego świata, gdzie mieliśmy z liczby liczbę, a tu mamy troszeczkę inaczej i to może być w różnych konfiguracjach podane, dlatego zachęcam, żeby mieć to na uwadze. No i tyle, moi drodzy. To jest ostatni podpunkt ostatniego zadania. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że możecie dostać trudne zadania jeszcze. Oczywiście. Możecie dostać funkcje, które tak jak tutaj ta, mogą być bardziej skomplikowane. Może być obraz, może być jakaś nierówność. To są opcji, jest mnóstwo. Natomiast chodzi o to, żebyście zapamiętali główną ideę, jak to się robi. Jeżeli to zrobicie, czyli będziecie wiedzieć, że aha, obraz, no to mam x-y, ale dostaję y-ki i szukam tych y-ków. Przeciwobraz, dostałam y-ki i szukam dla nich x-ów. I zaczniecie rozważać sobie te funkcje, to się nie zgubicie. Jeżeli będziecie mieć opcję, rysujcie i rozważajcie na wykresie. Jeżeli nie, no to próbujcie po prostu robić tak, żeby uwzględnić przypadki, rozpisywać to. Niech Wam nie będzie szkoda kartki czy czasu, bo chodzi o to, żebyście wszelkie pary, trójki, cokolwiek tam będziecie mieli, po prostu uwzględnili, żeby nic nie uciekło. Tyle, moi drodzy, w tym spotkaniu. Bardzo za nie dziękuję. No i cóż, jeżeli macie ochotę, zachęcam do kontaktu mailowego i nie tylko. Zapraszam także na zajęcia, które się odbywają online, szczegóły na maila. No i cóż, wszystkiego co najlepsze i słyszymy się w następnym spotkaniu.